Siemanko, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu. Ground Game Sportswear, czyli na zawsze dobra marka oferująca sprzęt do sportów walki, odzież codzienną podkreślającą waszą fajterską stylówę, jak i żywność oraz suplementy diety. W zakładce Moje Rabaty, wpisując kod WOLNAMATA10, otrzymacie 10% zniżki na zamówienie. Kolejnym partnerem jest wydawnictwo Galaktyka, specjalizujące się w książkach poradnikowo-hobbystycznych, uczących praktycznych umiejętności oraz książkach specjalistycznych w zakresie treningowym, które jest oczywiście bardzo obszernym zagadnieniem. Na stronie www.galaktyka.com.pl możecie znaleźć cały asortyment. Sprawdzajcie to, ponieważ wiedza jest bogactwem. DrNatural.pl, sklep z suplementami diety i odżywkami dla sportowców, czyli naszym codziennym paliwem. Pamiętajcie o tym, że dzięki temu możemy liczyć na lepszą regenerację, efektywność treningową, a co za tym idzie, lepsze wyniki. W koszyku na kod WOLNAMATA otrzymacie 10% zniżki na całe zamówienie. Okej, jesteśmy na antenie, Wolna Mata Podcast, odcinek numer 58. Moim serdecznym gościem jest Andrzej Iwat, a.k.a. Psuj. Siemanko. Witaj, dzień dobry. Udało nam się spotkać w tym pięknym Białymstoku. Tak, Andrzeju, jak sam widzisz, okoliczności są bardzo sprzyjające z racji na to, że wreszcie to ktoś przyjechał do mnie, a nie ja do kogoś. Muszę przyznać, że to jest tak naprawdę trzecia taka okazja w historii Wolnej Maty. Dwóch gości miałem kiedyś tutaj z Białegostoku, to jesteś jako trzeci, tak. No ale w każdym razie... Złapałem się na podium. Złapałeś się na podium, tak. No ale aczkolwiek, a propos podium, no to serdeczne gratulacje oficjalne już, bo załapałeś się, mój drogi, na podium dwukrotnie. W zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu? To było? Dwa tygodnie temu to było. Tak, były mistrzostwa. Oczywiście, drodzy państwo, gościmy dziś podwójnego mistrza Europy w grapplingu, w formule gi oraz w formule no gi do kategorii do 100 kilo. Do 100 kilogramów. To może przejdźmy sobie na bieżąco, Andrzeju, do właśnie twojego występu na mistrzostwach Europy. Może troszkę o przygotowaniach, o samej rywalizacji w formule grapplingu i o tym, jak się czujesz walcząc z orzełkiem na piersi. Kurczę, od czego by to zacząć? No ogólnie ten start był... Ogólnie bardzo dobrze go oceniam, bo cała otoczka, przede wszystkim polecieliśmy samolotem, więc prestiż po prostu przelecenia się do tego miejsca był naprawdę wysoki, niż gdzieś tam ciągać się busami czy jakimś innym środkiem komunikacji, więc to też na pewno wpłynęło w jakimś stopniu na odpoczynek, taki przygotowanie do startu, że mieliśmy taki prawie cały dzień, żeby nawet sobie pochodzić po tym Bukareszcie, coś sobie zwiedzić, pogoda dopisała, więc też na pewno ten start gdzieś tam dzięki temu był lepszy. Same walki na grapplingu przebiegły, tak jak mówiłeś, no wszystko po mojej myśli. Dwa złote medale też o tym gdzieś tam świadczą. Przez dwa dni, bo grappling jest zawsze podzielony, że jednego dnia jest formuła gi, drugiego jest no gi. W obu tych dniach jednej osoby tylko nie poddałem, takiego Ukraińca właśnie, z którym się spotykałem w finale. No nie chciał za bardzo wchodzić w interakcję, ale w no gi udało radę mu się gdzieś tam utrzymać z racji tego, że jest łatwiej ich negować, twoje jakby próby, twoje ataki. No ale w kimonach już jakby go tam gdzieś capnąłem. Punkty zdobyłem, ale no niestety nie poddałem, zepsuł mi troszkę ten rekord, więc no tak wyszło, ale finalnie i tak jakby udowodniłem, że jednak no byłem jakby lepszy, co zaowocowało tym złotym też medalem. A samo startowanie w grapplingu ogólnie jest bardzo fajnym doświadczeniem. Jedziesz sobie z całą kadrą, wiecie, że reprezentujecie Polskę, macie tego orzełka na klacie. Zdarzyło mi się już w tamtym roku zdobyć mistrza świata, więc już odczułem, jak to jest, kiedy stoisz na podium i nagle wjeżdża Mazurek Nobrowskiego. No i naprawdę, czy to, że tak powiem, hejtując, nie hejtując jakiejś dyscypliny, formuły, bardzo miło jest dla sportowca usłyszeć hymn, stanąć na tym pierwszym podium. To jest coś, do czego warto dążyć. Już nawet pomijając, nie wiem, specyficzne reguły grapplingu, jakąś tam otoczkę, że to jest inna troszkę dyscyplina niż typowe jiu-jitsu, jak kojarzymy, czy nawet ADCC. Te zasady też są tutaj mocno specyficzne, ale myślę, że warto jednak dążyć do tego, żeby coś takiego usłyszeć. No ja teraz w życiu to wystarczy. Naprawdę miłe. No czujesz też jednak, że to nie jest... Znaczy, to jest też start dla ciebie, bo jednak reprezentujesz kadrę, ale jednak robisz to dla siebie wbijasz tego expa, sam próbujesz gdzieś z tego wyciągać i do...
taka gratyfikacja, jakim jest stanie się na podium i usłyszenie hymnu jest, myślę, tutaj dużą nagrodą za takie starania. Wiesz, ja mam wrażenie, że formuła grapplingu jest tak naprawdę jedyną odnogą, którą jesteśmy w stanie na przykład przepchnąć wśród naszych najbliższych, będących poza kręgiem jiu-jitsu, czyli pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to ciocia, babcia, wujek przy rodzinnym stole, gdzieś, wiesz. Czy tak jak jadąc gdzieś tutaj rozmawialiśmy, że nawet sama oprawa wizualna tego, jak wyglądają walki na grapplingu, co bardzo przypomina walki zapaśnicze, no to już jest, wiesz... Pamiętasz taki kanał Eurosport, prawda? Tak. Pamiętasz, no. No tak. Przepraszam, to jakby... Pamiętasz, nie było odpowiednio tym. Jakby znasz kanał Eurosport, znasz. Tak. To sam przyznasz, że tak jak są nagrywane te walki i potem odtwarzane w formie wizualnej, technicznie, z technicznego punktu widzenia biorąc, to grappling mógłbyś puścić na Eurosporcie, na takiej zasadzie. Tak. Bo to są jakby zapasy. Zdejmujesz zapaśników, wkładasz gości, którzy robią coś podobnego, tylko że się poddają, tak? Więc no jak zwykle, no największy problem tkwi w tym, że dyscyplina sportowa zarówno grapplingu, jak i brazylijskiego jiu-jitsu, jak i submission grapplingu jest po prostu bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o zestaw zasad i wiesz, możemy to przepchnąć na zasadzie, teraz no tutaj polecę jakby tak bardzo pod wyobraźnię, że Andrzejek jest mistrzem Europy, ciocia mówi, tak, Andrzejek zdobył mistrza Europy z orzełkiem stał, nie? A jakby zrobił mistrza Europy IBJJF, który w środowisku byłby prestiżowy na zasadzie, kurde, psuje, jak wygrał Lizbonę, jest legitnie, nie? To tam ciocia by, tam był gdzieś, coś wygrał. Kolejne zawody. Kolejne zawody, ważne podobno, mhm. Ale jakieś. A tutaj jednak ten orzełek, ta oprawa, zdjęcia same w sobie i czy nawet ten fakt, o którym też rozmawialiśmy, że wchodzisz na stronę United World Wrestling, która ma pokrojone te wszystkie walki, można je znaleźć naprawdę w dobrej rozdzielczości i tak jak mówimy od strony technicznej, powoduje, że ja mam takie wrażenie, że to wciąż jest taka niedoceniana formuła. Patrz, też rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę wciąż niewiele osób stara się o to, żeby jednak zakwalifikować się do tej kadry i walczyć tam właśnie z tym orzełkiem na piersi, wiesz. Mamy bardzo duże frekwencje na zawodach rangi, wiesz, ADCC i tego typu rzeczy, a na grappling jednak wciąż tego brakuje. Nie wiem, czy warto jest teraz rozmawiać o powodach tego, dlaczego tak jest, tak? Ale no tak wiesz, no czegoś brakuje i wciąż od kilku lat wciąż sobie wszyscy zadajemy pytanie why, bo o tyle jak ADCC się rozwija, IBJJF wciąż trzyma standard, jeżeli chodzi o zajawkę, to ten grappling jest dalej tak troszkę traktowany po macoszemu. No, bo moim zdaniem grappling potrzebowałby troszkę takiej matczynej miłości, jakby takie niechciane dziecko troszkę, że masz trzech dzieciaków, jedno ci zdobywa osiągnięcia, drugie jest stabilne, a trzecie stara się tam cisnąć, żeby rodzice zobaczyli, ale jednak czegoś zawsze tutaj brakuje. No, ja na przykład wiem, że dużo osób na przykład się zraża do zasad grapplingu, ale na przykład ja już gdzieś tam, no, przerobiłem dużo formuł, dużo rodzajów walk, no i na przykład na początku ten grappling był troszkę taki ten niewdzięczny, to, że tracisz dwa punkty, jak siadasz do gardy, też gdzieś tam modyfikuje sposób, w jaki walczysz, ale te zasady ogólnie mnie chyba najwięcej nauczyły, patrząc na jakąś tam moją historię, przede wszystkim, że masz 5 minut walki, to też myślę, że pomaga komuś z zewnątrz, tak jak, nie wiem, moi rodzice oglądają, moja babcia gdzieś tam zawsze widzą, to sama też, tak jak powiedziałeś, ta forma nagrania tego, podział na walki, wszystko widzisz dokładnie, kto, co, kiedy, jak walczy, a nie, że na zasadzie, wiesz, no kolejnych twoich zawodów, to też powoduje, że powinno to troszkę zachęcać, ale gdzieś tam, ja wiadomo, jest to jakaś tam blokada, a myślę, że z tym, że żeby troszkę pozachęcać ludzi, no to, no, jest dużo młodych zawodników. No ogólnie ćwiczą. Duża część z tych osób chciałaby mieć jakiś ten jiu-jitsu lifestyle. No jednak grappling, jak zdobędziesz medal w obsadzonej kategorii, czyli tam będzie 12 osób z 8 różnych krajów, dostajesz nagrodę od ministerstwa, więc ogólnie ta nagroda gdzieś tam równoważy. Jest to jakiś zalążek do jiu-jitsu lifestyle, no bo jednak no wiąże się to, że tak powiem, z funduszami, jakie możesz zarobić. No i dostajesz taką dużą porcję doświadczenia do wbicia przez te repasaże, no że naprawdę jedziesz na jeden taki weekend, masz 8-7 walk, no chyba, że pierwsza
w pierwszej doświadczenie i do domu. Tak, właśnie zdobywasz to doświadczenie, no i na przykład ten twój, z którym przegrywasz, też przegrał kolejną walkę, czyli wie, że cię nie wciągnie w repasaże, no to wiadomo, no nie wyszło, ale naprawdę grappling ci daje dużo możliwości posiadania tych walk, no i przede wszystkim, no jak nie wbijasz expa, to jak masz się rozwijać? No jednak na zawodach się wbija tego expa najwięcej. I myślę, że to jest tutaj kluczowe, że grappling ci daje tą opcję do tego. Przepraszam, muszę tutaj zadać ci pewne pytanie. Czym jest wbijanie expa? Bo wiesz, ja no... Dobrze, to rozwinę ten skrót myślowy. No ja od zawsze jestem graczem. Komputerowym. Nie tylko. Jesteś w życiu graczem. Tak. Bardzo dużą część swojego życia spędziłem na graniu i nadal ją spędzam, więc gdzieś tam staram się łączyć te moje pasje po pracy. Ale ogólnie, no, przykład z prostej gry... roleplay, gaming, czyli masz swoją postać. Jeżeli nie robisz zadań, nie robisz sobie questów, to nie dostajesz doświadczenia, nie wbijasz tego expa. Experience. Rozumiem. Tak. Okej, chciałem o wydłużenie. No i jednak, tego. Jak masz zdobywać doświadczenie w jiu-jitsu, gdzie nie wystawiasz się na taką jakby no, najtrudniejszą formę zdobywania tego doświadczenia, ale moim zdaniem najbardziej owocną. Bo na treningach może ci dobrze wychodzić, możesz cisnąć ludzi, których znasz, na sparingach też gdzieś tam się wymieniasz, no ale jednak no, na zawodach jest... specyfika tych zawodów, tego stresu, tego wszystkiego, gdzie to też nie każdemu pasuje. Ktoś, nawet dobry zawodnik, stwierdza, że on nie chce startować na zawodach, bo za dużo to jest dla niego wyrzeczeń, albo wpływa, nie wiem, na rodzinę, na pracę. No nie może sobie na to pozwolić i trenuje w klubie, no ale jednak moim zdaniem no, wystawianie się na takie próby no najwięcej wznosi. No jednak trenujemy, wiadomo, hobby, ale no chcemy być w tym lepszym w miarę możliwości, więc no myślę, że odbieranie sobie takiej furtki do wbijania tego doświadczenia nie jest jakbym dobrym podejściem. Nie patrząc nawet, czy tam zasady mi pasują, czy nie. No nie? A co myślisz o tym, że jeżeli ktoś konstant zachowuje ścieżkę wbijania expa w pierwszej walce, to może wpłynąć negatywnie trochę. Wiesz? Zastanawiam się nad tym już od jakiegoś czasu. Oczywiście biorę to trochę na swoim przykładzie, ponieważ od zawsze podkreślam, nawet mówię to swoim uczniom najmłodszym, że ja w życiu więcej przegrałem niż wygrałem, tak? Ale zastanawiam się, gdzie potem... chociaż widzisz, z drugiej strony nie wiem, czy sobie sam nie odpowiedziałem teraz, że nawet jeżeli startujesz mimo wszystko, ale przegrywasz, to czy potem nie czyni cię to takim troszkę odporniejszym, że te starty znaczą już dla ciebie coś innego, nie? Przede wszystkim, że trochę zmniejszasz oczekiwania, no nie wiem. Przegrywać się też trzeba nauczyć, no ale ogólnie ja też widzę po sobie dobry przykład. Ja od kiedy zacząłem startować od tego niebieskiego pasa, no to z racji zawsze, że miałem tam więcej brzuszka niż mięśni, to byłem w tych plusach, więc ogólnie ja swoją pierwszą walkę na zawodach wygrałem za szóstym podejściem. Ja 5 razy jechałem na zawody z ziomeczkami, z klubu i zawsze miałem potoczną tą pierwsza w pizdę i do domu. Więc... Pierwsze doświadczenie i do domu. To jest nowy Rashguard, tak, który będzie sprzedawała firma... Untamed, tak. Kimura na siura. Kimura na siura, tak. No. Tak, pozdrawiamy. Ale to jakiś procencik wtedy, ale dobra. Tak, no tak. Więc ja też gdzieś tam byłem nauczony tym, że no wiesz, tyle razy jedziesz na te zawody, próbujesz cały czas czegoś nowego, cały czas jednak odbijasz się od tego. I też już miałem moment, że chciałem po prostu, że tak powiem, pierdolnąć to wszystko i pychać w Bieszczady, bo czułem, że no coś tu jest bardzo nie tak. No i wtedy na przykład tutaj ówczesny trener Sylwek Dziekanowski do mnie gdzieś tam podszedł, powiedział mi też historię Roberta Dreisla, że on dopiero na brązowych pasach zaczął tam po prostu coś wygrywać, żebym się nie zraził, żebym po prostu próbował, że to na pewno się zaowocuje. No i gdzieś tam myślę, że to wszystko się nałożyło, że pojawiły się te kolejne zawody w Luboniu gdzieś tam, bo to one wtedy były, jakby królowały na podwórku te 10 lat temu. No i w końcu coś tam wyszło, wygrałem tą pierwszą walkę, gdzieś tam to odblokowanie nastąpiło i to też już było... No było to uczące na pewno, że widziałem nawet teraz, jak ja gdzieś mam ludzi pod sobą, mam tą swoją grupę, prowadzę, więc też widzę, że jak oni pojadą na zawody, dostaną... zdobędą doświadczenie w pierwszej walce zamiast tam kolejnej walki, to ja też im mówię, że no stary, no zdarza się, no trenuj dalej, no też no, nie od razu rzym zbudowano, najpierw była zagroda dla świń, no i może po prostu jesteś jeszcze na tym etapie, jak ktoś widzę, że na przykład mocno się nastawia, to też sam widzę po sobie, że na przykład mi bardzo zawsze zależy na tych trialsach at ADCC. No i przez to jakby ten bagaż, z którym wchodzę na zawody, jest trudniejszy, bo sobie no chcę po prostu. Ciężko się z jednej strony nie nastawiać, jak ci na czymś zależy, ale też gdzieś to zawsze muszę wypoziomować. A z drugiej strony na zawody, które
troszkę mnie tam mniej, że tak powiem, smyrają, jeśli chodzi o ochotę, i nagle wychodzi super. No ale jednak nauczyć się wyważyć to, to jest, myślę... Kolejny challenge, nie? Tak, jest nad czym pracować, myślę. Wspomniałeś teraz o swoim pierwszym trenerze, o Sylwestrze Dziekanowskim. Właśnie chciałem do tego troszkę wrócić, bo oczywiście zaczęliśmy od spraw bieżących. Aczkolwiek myślę, że bardzo nieelegancko by było, abyś nie przedstawić w ogóle twojego backgroundu, tak? Jak dobrze wiemy, od kilku lat trenujesz pod egidą Złomysz Team w Gdańsku. Natomiast pochodzisz od 7 lat? Tak, dokładnie. 7. No już 7 lat z kawałkiem. Przypis redaktora: Andrzej mi na palcach pokazał 7 lat właśnie. To nie jest kwestia mojego niedoinformowania, tylko no wiadomo, tak. Andrzej mi pokazał 7 lat. I teraz tak. Pochodzisz z i teraz uwaga, to jest metaforycznie, z wielkiego Koszalina. Wielki Koszalin na chwilę obecną w jiu-jitsu wiecie czemu jest wielki oczywiście, tak? Miasto z racji na swoją niezbyt, że tak powiem, dużą powierzchnię, liczbę mieszkańców, które jest notabene małym miastem, no kurde, wyhodowało takich kotów jak Andrzej Iwat, no przede wszystkim Mateusz Szczeciński, który obecnie prowadzi klub Akademia Gorilla Koszalin, w którym trenują też tacy gracze jak Rafał Fariaszewski, Stefan, jest teraz Łukasz Janeczek, tak? I no kurde, takie małe miasto stało się właśnie wytwórnią takich graczy. Niech to będzie nasze słowo klucz. Wytwórnią takich graczy. Ale Janeczek z Rybnika jest to. Janeczek jest z Rybnika, dobrze. Nie zasługuje na Koszalin. Nie, no. Pozdrowienia. Ale trenuję tam teraz. No dobrze, tak. Ale rozmawialiśmy właśnie o tym, że wszyscy wywodzicie się jakby z jednego kora, jakby z jednego źródła. Mieliście pierwszego trenera, tam wasze drogi wszystkie gdzieś tam poszły w różne strony. I może opowiedz jakby od początku, nie? Jak to było, kiedy rozpocząłeś treningi, jakie były, kurde, motywy przewodnie, głównie tego, że poszedłeś na to jiu-jitsu. Przejdźmy przez tą nudną i prozaiczną kwestię. Jak to się wszystko zaczęło, Andrzej? Tak, trzeba to wszystko odbębnić, tak, by przejść do... Tak. Warto wspomnieć, że ja ogólnie od małego byłem ciągany na sporty walki. Ja chyba od wieku 6 lat rodzice mnie zaciągnęli na taekwondo, żebym po prostu się ruszał, żebym się nie zamienił w kulkę chodzącą. Więc tak tam... się zamieniłeś? Czekaj, zaraz dojdziemy. No i ogólnie trenowałem bodajże chyba 6 czy 7 lat taekwondo, ale to wiadomo, od 6 lat jak zaczynasz, to przede wszystkim przez dłuższy czas jest jakaś tam zabawa, taka gimnastyka, obycie z jakimiś, nie wiem, zasadami, bo tam też był trener, zbiórki, jakieś takie rzeczy, dyscyplina, wszystko fajnie było wpajane. Potem gdzieś był taki moment, że to taekwondo jakby przestało mi się podobać, bo miałem mocno wybrać, czy chcę jeździć na zawody. Z tymi zawodami był jakiś tam problem, to już było sporo lat temu, więc jakby gdzieś tam to odpuściłem. No i w międzyczasie, jak wcześniej wspominałem, gdzieś tam zawsze lubiłem grać w gry, a jak odpuściłem taekwondo, to jak też jakby wróciłem do tego grania, no bo coś trzeba robić, oprócz jakiegoś tam łażenia z kumplami na podwórko. No i ogólnie miałem moment, gdzie aż w końcu finalnie w drugiej klasie gimnazjum na liczniku pokazało 127 kilo. Więc ogólnie byłem ulaną... Bestią, no tak. Jeśli bestia się składa z żelek i z tych ice tea z Biedronki, tych bułeczek maślanych, to można to nazwać bestią. Ale w pewnym momencie świetności miałem taką łydę, że nawet Mati by mi tak tarowa nie zapiął, więc... Bo byłeś ręki... bestią Haribo. Tak. Więc to był moment, gdzieś tam się techniku pojawiło i kolega właśnie mówił, że no i w pierwszej klasie technikum, że idzie sobie na trening jiu-jitsu, bo tam jego brat chodzi. Czy chce spróbować, bo on wie, że ja coś tam chodziłem, że może coś tam się chce poruszać, a to już był gdzieś tam wcześniej moment, że zacząłem trochę dbać o siebie, żeby zbić z tej wagi, bo to już liczba była taka porządna, więc naprawdę już tam trzeba było coś z tym zdziałać. Miałem chyba, że ze 110 kilo może wtedy, kiedy gdzieś zacząłem. Poszedłem z nim na ten pierwszy trening z kumplem. Zobaczyłem, co to jest, ile tam jest wysiłku. Od razu była ta charyzma Sylwka, gdzie przyszliśmy i od razu było, czuć było taką specyfikę tego treningu i to też spowodowało, że chciałem przyjść następnym razem i że tak powiem, rozpędziła się ta cała machina. Tylko kiedyś też było, wiadomo, kiedyś to było, można tak mówić, ale ja pamiętam swój pierwszy trening, gdzie zostałem przypisanego wtedy, załóżmy, purpurowego pasa dla przykładu. Ja byłem na takim etapie, że przewrót w przód, to już powinienem belkę wtedy dostać za nią. No i miałem pokazane, pokaż mu, jak wygląda prawdziwy trening. No i zostałem przemielony, jak...
no naprawdę jak mielonka w dużym uproszczeniu, ale też to był taki sposób, jeżeli przeżyłbym to, to widać, że chcę. A jeżeli bym po takim jednym razie się zniechęcił, no to wiadomo, z tego pieca chleba by mogło nie być jakiegoś takiego dobrego. Więc to gdzieś jakiś taki był ten próg wejścia wyższy. No i właśnie od początku, kiedy trenowałem u Sylwestra Dziekanowskiego w Running Gold Team, kiedy tam zaczynaliśmy, to był też moment, że właśnie Mateusz trenował, czy właśnie Faria, Stefan potem troszkę dołączył. Oprócz tego masa takich lokalnych, że tak powiem, zabijaków koszalińskich. Więc była to taka, można teraz powiedzieć, stajnia, ale to był taki dobre miejsce do takiego nauczenia się po prostu takiego zalążka, bo że tak powiem, technik się zawsze możesz nauczyć. Teraz, że tak powiem, YouTube, Bilibili, dużo jest elementów, skąd możesz czerpać wiedzę, ale myślę, że to, czego nas nauczył jakby Sylwek, nas, osoby, które wymieniłeś, włącznie jeszcze na przykład z moją Tiną, która też jest, wychodzi z tego samego klubu, to mamy takie, czuję, że to jest, zostaliśmy nauczeni takiego jakby ognia, takiego wewnętrznego, że po prostu mieliśmy wpojone jakieś po prostu, dobra, że się bijemy, czy masz gi, czy bez gi, po prostu się bijesz, mieliśmy gdzieś tam wpojone, żeby dbać o ten charakter, tego ducha walki i wydaje mi się, że każdy z nas na swój sposób przyjął te nauki i po swojemu gdzieś tam to wykorzystywał i no, moim zdaniem to było chyba z perspektywy czasu, to jest ważniejsze niż po prostu, nie wiem, zrobienie, że ktoś ma, nie wiem, marzyłkę na bicepsie albo po prostu dobrą ma wydolność, żeby po prostu nauczył nas tego ducha, tego kora tak zwanego i to zawsze, to czym to obudujemy, zależy jakby bezpośrednio od nas, ale wiemy, że mamy co obudowywać. Nie, wiemy, jest coś takiego specyficznego, że po prostu chcemy, robimy to. Gdzieś tam jest zawsze ta mentalność takiego, że tak powiem, szukania poddań bardziej, a nie walki na jakieś punkty przewagi, tylko chcesz wygrywać walki, poddawać, masz w sobie tą koszalińską zwierzęczość, jak można to tak nazwać. Mm-hmm. Wiesz co, fajnie, że przyszedłeś jakby do tego, powiedziałeś, że nauczył was walki, nauczył was jakby serducha i tego kora, który trzeba obudować. Wiesz co, wydaje mi się, że on po prostu chciał przekazać wam, znaczy tak jak to rozumiem, przekazać wam fundamenty tej sztuki. Z racji tego, że trener Sylwester jest zawodnikiem starszej daty, oni jeszcze, ja mam wrażenie, byli chowani w charakterze jiu-jitsu jako sztuki walki, które jako sport dopiero raczkowała, gdzieś była. A oprócz tego to była sztuka walki. Sztuka jakby, która wyrażała się w ten sposób, że miałeś kogoś po prostu zdusić albo kogoś połamać. Sztuka. Nie na zasadzie zrobić sweepa. Sweepy były, ale sweepy, samo w sobie przetoczenie, zwróć proszę uwagę na orientację przestrzenną w walce. Przetoczenie spowoduje to, że ty byłeś na dole, jesteś na górze. To nie jest koniec, bo ten, co jest na dole, ma zrobić to samo. Nie? Esencją tej sztuki, pełnym wyrażeniem jakby każdego artisty, martial artisty, jest to, żeby zrobić poddanie, tak? I według mnie właśnie ci trenerzy starszej daty byli bardziej wychowywani w kulturze tej jakby sztuki. Tak, i myślę, że to mogliście mieć rzeczywiście fajnie zaprogramowane i dzięki temu mogliście jakby później już wykorzystać sobie swoje narzędzia, stając się takimi nerdami, bo tak jak ty jesteś w pewnym sensie jiu-jitsu nerdem, tak samo, kurde, Mateusz jest tym nerdem, który cały czas gdzieś dłubie, rozkminia i wiesz, jak ja jestem na jego seminariach, czy jestem na treningach Mateusza, to ja widzę, ile, wiesz, on pasji i zajawki wkłada w objaśnianie jakiejś techniki, to widać, że on jest wtedy w takiej strefie, że nie ma go tak, w tym momencie, tak. Nie? On jakby nie ma go, to jest dosłownie w pełni przekazany. Teraz jest w konkretnej pozycji. Tak, teraz konkretna pozycja i przekazany jest każdy detal jakby rozkminiony przez niego, bez gdzieś tam jakichś farmazonów. Aczkolwiek wiesz co, ja pamiętam w drugim odcinku Wolnej Maty rozmawiałam z Gązem, tak, to był chyba drugi odcinek, i tam poruszyliśmy taką kwestię sport czy sztuka, jeżeli chodzi o jiu-jitsu. I wtedy jednogłośnie stwierdziliśmy, że chyba jednak sport, bo tam stwierdziliśmy, że sztuka to się od razu kojarzy, wiesz, z dalekowschodniej sztuki walki, aikido, kata, gdzieś tam, no a jednak ten... Ale wiesz co, z biegiem czasu zwróć uwagę, proszę, że nawet zawodnicy teraz typu Nicolas Meregali, który pisze, że on jest martial artist i że to jest expression of the art,
tak? To jest poddanie, tak? Że on do tego dąży. Że on dąży do tego, żeby pokazać sztukę w pełnej okazałości. Że on idzie tam poddawać, nie robić ten. I nie wiem, czy zauważyłeś jego krucjatę przed panansami Meregaliego na Instagramie, gdzie on mówił, że zakłada gi tylko po to, żeby przypomnieć, czym jest ten sport. I oni nawet zaczęli, ktoś jakiś taki komentarz do potem, make gi great again. Czyli tak, rozumiem, że... czapeczki wzorowane na czapeczkach Trumpa, no nie? Dokładnie, ale to się zaczęło już jakiś czas temu, jak Mika Galvão na swoim Instagramie dał taki bardzo duży post w odniesieniu do tego komentarza Craiga Jonesa, że gi już nikogo nie obchodzi, że tam za jakiś czas tego nie będzie. Tak jak ja ci mówiłem, to będzie, bo ludzie zawsze będą kochali jiu-jitsu, nie będzie nagle tak, że przestaną kochać kimona, bo ludzie, którzy kochają kimona, kochają też no-gi, nie? I niektórzy po prostu się zastanawiają, przychodzą na trening. Tak jak mówiliśmy, Sylwek was tego nauczył. Ty do dzisiaj, mimo że sympatyzujesz się bardziej w formule no-gi, tak jak rozmawialiśmy, zakładasz kimono pokornie, że do Daniela i to robisz. Po prostu kochasz jiu-jitsu. Tak ci zostało zakorzenione. Zostało ci zakorzenione jako sztuka, a nie sport podzielony na gdzieś tam dwa odrębne nurty i ramiona. Jeszcze może z takiego czasu się wywodzisz i czy ty się czujesz trochę artystą w tej sztuce? Wiesz co, artysta to jest dla mnie, nie wiem. No dobra, gdzieś tam na pewno się można czuć artystą, tylko że co, moimi malunkami są ludzie, tak, których poddaję, czy tam, po których się przejechałem? Nie, to nie, zostawiam Andrzeju, po sobie jak... Nie, Andrzeju. Myślę, że to warto jest interpretować to w ten sposób, że twoim dziełem, twoją twórczością jest styl walki, który masz. Nie każdy jest tym artystą. Uważam, że Mateusz Szczyciński jest artystą, bo jiu-jitsu, które prezentuje, bez dwóch zdań. Uważam również, że ty również zaliczasz się do tego grona, dlatego że z prostego powodu, tak jak ja to interpretuję, ważysz prawie pakę. Kawał z ciebie chłopiska. Większość ludzi w twojej kategorii wagowej prezentuje określony styl w jiu-jitsu. Andrzej Psuj i Wat to jest gatunek wymierający zawodników wagi ciężkiej. Przede wszystkim, ty nie boisz się leżeć i nonszalancko walczyć gardą, gdzie jak wiesz, garda w zawodników 100 kilo to jest czasami nemezis. Łopaty na macie i już... Albo Biedronka na plecach, no nie? I tylko rączkami macha. Bo... Biedronka, no tak, to jest to, dokładnie. Więc uważam, że nie każdy może się nazwać artystą, ale zawodnicy, którzy doszli do momentu, że ukształtowali określony styl. Tak samo Adam Wardziński, tak? Więc ja myślę, że wiesz co? Nawet fajną drogą do tego, żeby się rozwijać w jiu-jitsu i znaleźć jakiś taki swój cel, kim chciałbym być, gdzie chciałbym dojść, chciałbym osiągnąć w tym poziom artyzmu. Nie? I to wtedy popatrz, że nie musimy myśleć o tym, że chcę być mistrzem świata, chcę być jak ten i ten i ten. Bądź artystą, maluj swoje dzieła. W końcu ktoś zauważy twoje nie, balonki. Nie, no wiesz co, ja lubię to porównanie, jakby wiesz, ja wywodzę się, żeby to źle nie zabrzmiało, jakby gdzieś przez całe życie obracałem się w kulturze hip-hopowej, gdzieś tam. Kultura hip-hopowa jest podzielona oczywiście na 4 elementy, DJing, rapowanie, graffiti i breakdance, tak? Mhm. I w każdej z tych płaszczyzn, ja teraz może mówię rzeczy, których ludzie wiedzą, ale chcę przedstawić pełne spektrum. Każdy dąży do tego, żeby mieć swój styl. Mhm. I żeby być taki, że jak słyszysz kogoś, słyszysz jakiegoś DJ-a, słyszysz jakiegoś producenta, to wie, że to on. To jest on. I w jiu-jitsu jest dokładnie to samo. I zwróć uwagę, że szukając jakby droga do tego, żeby opracować ten swój styl, jest według mnie największą gratyfikacją, jaką możesz dostać. Nie? Tak, masz taki widoczny, fajny cel, po którym cię ktoś rozpoznaje. Tak. Ale myślę, że zbycie z tym artystą, to na przykład w moim wypadku dwie rzeczy zagrały na pewno. Po pierwsze właśnie to od początku nauczanie, czy mam kimono, czy bez, mogę się bić. Mhm. Mi to też jakby pokazuje, że no jestem fanem no-gi od jakiegoś czasu, bo też zauważyłem, że po jakimś czasie, jeżeli chciałbym naprawdę jakąś, w czymś się mocniej skupić, z racji tego jeszcze pracy takiej normalnej, plus to, że no, jiu-jitsu jest jakby po godzinach lub przed godzinami pracy, łatwiej jest się skupić na tej jednej dyscyplinie, ponieważ za dużo się już pojawiło tych rozbieżności, więc, ale i tak czuję, że to, że długi czas no, nadal gdzieś tam te kimonka robię, długi czas kiedy robiłem, dużo rzeczy z kimon pomogło mi w mojej grze no-gi. Tak samo to, że dużo więcej robię no-gi, w kimonach robię rzeczy, których kimoniarze zazwyczaj nie robią. I też to na pewno utrudnia gdzieś tam, staram się zacierać te rzeczy, ale myślę, że w moim wypadku drugą rzeczą, co nawet nie wiem, czy może troszkę więcej zaowocowało, no ja
zazwyczaj zawsze byłem ten większy na macie. Więc ja jakby chcąc walczyć z ludźmi, którzy na przykład są mniejsi ode mnie, ja zawsze, nawet jak prowadziłem grupę początkującą, rzucałem zawsze taki slogan, że więcej mózgu niż mięśni. Więc to też gdzieś tam tą ideą się przyświęcałem, że jak walczyłem, wiadomo, czasami były po prostu jakieś tam pizganki, po prostu wiesz, ogień, wiesz, i jazda, ale zazwyczaj jak walczyłem, w szczególności z kimś mniejszym, to ja się starałem walczyć, dostosowywać się do tej osoby, bo jak tak czasami nieraz komuś mówię, jakbym miał walczyć jak typowo 100 kilowiec z mojej kategorii wagowej, to ja nie wiem, czy bym robił to jiu-jitsu, bo to jest, nie podoba mi się taki styl walki, więc zawsze gdzieś starałem się mimo tej wagi walczyć jak ci ludzie mniejsi, załóżmy jakieś 80 kilo, bo też mi było naturalnie, myślę, że to przez to też taekwondo, te biodra mi się bardzo mocno wzmocniły, otworzyły, gdzieś tam bazuję mocno na nich w trakcie takiej walki. No i też, no nie szukujmy się, moja tutaj żonka Tinka waży 50 kilo, 52 jak się naje, no i też chciałbym się z nią kulać, kulam się z nią, więc też musiałem się w jakimś stopniu nauczyć kulać z małymi osobami, bo to nie jest facet 75-kilowy, który coś tam jest, wiesz, umięśniony i może też tam mi zrobić krzywdę. Tak, właśnie, no. Tutaj Łukasz swojego bicepsa pokazał. Nic nie pokazałem, farmazon. No, tak, więc też musiałem się jakby nauczyć z nią walczyć, żeby nie robić jej przede wszystkim krzywdy. I to też stało, że na przykład robię z dziewczynami w klubie i wiedzą, że krzywdy im nie zrobię. Więc też myślę, że ja dla mnie, jak mówiłeś o tym byciu artystą, więc też wiem, że w sposób, jaki gdzieś tam pracuję nad tą swoją renomą, też mimo tego, że na zawodach gdzieś tam lubię gdzieś tam odpalić walkę szybko i po prostu odpocząć do następnej więcej, co ja się będę całą walkę walczył. A z drugiej strony umiem na treningach z dużo mniejszymi czy z dziewczynami dostosować się do tych walk, do tego poziomu, czasami nawet stylu i wchodzić w tą grę. Przecież też tak jak walczę na przykład z Danielem, no to ja staram się z Danielem z nim na szybkość iść. No gdzie z Danielem iść na szybkość? No to wiesz, no bo mam takiego Jurka, który on wchodzi do berimbolo, no to co ja będę go smaszował? Przecież to zero zabawy, no to ja wchodzę do berimbolo do niego. Potem się dziwię, że potem uciekam zza pleców, bo to jest jego przecież domena, ale taki rodzaj podejścia jiu-jitsu dużo bardziej mi sprawia fun, a myślę, że no jednak w tym trenowaniu ten fun warto utrzymywać, bo wiadomo, można mieć cele, plany gdzieś tam iść, jakieś tam motywacje do jakichś celów, ale jeżeli gdzieś w trakcie drogi przestanie ci to sprawiać frajdę, no to zaczniesz troszkę szukać innych odskoczni, może coś bardziej ci się spodoba i można gdzieś tam stracić tą całą swoją zajawkę, więc dlatego ja na przykład bardzo dbam o to, żebym cały czas miał frajdę, cały czas mi się chciało, bo dzięki temu gdzieś tam mogę tą całą machinę pchać i rysować na bieżąco swoją jakby sztuką. Swoje dzieło. Tak, tworzyć. Zresztą to też powiedziałeś o tym, że twój artyzm też na tym polega, że potrafisz się dostosować. I też od razu pomyślałem, że no jednak artyści w swoim fachu po prostu odznaczają się finezją. I to jest to samo, tak? Jedno pociągnięcie pędzelka, cokolwiek by to miało być, tak? I masz czutkę. Tak, po prostu to ci się wyrobiło, tak? Super, więc myślę, że to mamy odhaczone bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że to jest taka dobra konkluzja i właśnie wniosek, że żeby bawić się tym i dążyć do tego, żeby gdzieś wypracować swój styl. Też właśnie poruszyłeś ciekawą kwestię a propos dostosowania się do swoich trening partnerów. Ja bardzo często powtarzam to swoim podopiecznym. Nawet gdzieś jakiś czas temu chyba coś tam o tym napisałem lub miałem napisać, że bycie dobrym sparring partnerem to jest często czynnik, o którym osoby trenujące nie myślą, że to jest też wartość, którą trzeba wyćwiczyć. Sam dobrze wiesz, że nie ma nic gorszego niż na zasadzie kto nie ma pary i wszyscy się odwracają, bo nikt nie chce z tobą robić. Dlaczego? Bo przeszkadzasz robić techniki, kwestionujesz, że to, co tutaj teraz jest pokazane, że a jak ja zrobię to nie będzie działało. Tak? W trakcie techniki zaczyna się kulanka, bo druga osoba przeszkadza. Albo gada, albo się śmieje. W ten sposób. Jakby bycie takim dobrym trening partnerem, który umie się ułożyć do drilli, do którego nie trzeba mówić. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba się chcieć tego nauczyć. I czasami osoby, które nie osiągają wyników na zawodach, czasami w ogóle nie jeżdżą na zawody, na macie super nie wymiatają, rozwijają się swoim tempem, ale są zajebistymi trening partnerami, że po prostu ludzie do nich biegną. Robimy i jak urwiesz takiego na trening, to myślisz, ale fajnie, miałem dzisiaj trening, bo robię z Maćkiem tam czy z kimś jeszcze. To syn koleżanki kiedyś określił, że
młody ma, nie wiem, 6-7 lat, no nie wiem, taki młody jeszcze, ale stwierdził, że jak z kimś się bawił na przykład na macie, to z dorosłymi w jakiś tam jiu-jitsu, to określał niektórych, że ktoś jest twardy, ktoś jest miękki. I to też fajnie pokazało, bo rzeczywiście w sposób, w jaki oceniał, to ja też jak na przykład wiem, że jak robiłem z kimś w parach te jakieś techniki, to określenie, że ktoś jest twardy, to też czuję, że nie wiem, że troszkę szarpie te ruchy, jest taki niewygodny, układa się jak taki... Sztywny taki. Drewno, no drewno, Pinokio taki, no, no dobrze cię tym nosem nie kuje. A z drugiej strony są tacy osoby, które są takie miękkie, które po kiedyś prostu... określaliśmy to jako almette. Almette, no, al dente, no nie? Tak. Ale ogólnie są tacy, wiesz, ja nie mówię o takich ogórkach, gdzie po prostu ty ich dotkniesz, oni się przewróci albo leży jak taki ślimak. Tylko chodzi o to, że te osoby są takie, układają ci się, dostosowują do ciebie, co robisz, więc też gdzieś tam, ja na przykład też wolę robić jakieś techniczki, rzeczy z osobami bardziej miękkimi, no bo też, no w jakimś stopniu ufasz temu partnerowi. Też na przykład jakiegoś czasu gdzieś tam pochodzę sobie na zapasy, to też gdzieś tam dobieram kogoś, kto bardziej jest zorientowany jiu-jitsowo, bo wiem, że no nie mogę sobie pozwolić, że jakiś tam, nie wiem, taki świeżak o górę gdzieś tam będzie gdzieś mnie wynosił, stwierdzi, achu, wiesz, zabiorę mu nogę, a na przykład nie będzie wiedział, że to jest noga kluczowa, żeby na przykład nic mi się nie stało i będę miał przez taką głupotę gdzieś taką przerwę, na którą nie zawsze sobie możesz pozwolić, po prostu nie chcesz. Więc myślę, że to też jest gdzieś tam ważne z tymi doborami i też, tak jak mówiłeś, bycie tym dobrym partnerem pomaga, ale wcześniej powiedziałeś, że ktoś tam śmieszkuje, ktoś tam wiesz, zaczyna walczyć. Też mi się nieraz zdarzyło, bo no, czasami się nudzę szybciej niż powinienem, ale jak właśnie gdzieś tam robię te seminaria, to już gdzieś tam sobie zauważyłem taki pewien taki schemat ludzi, którzy są na seminarium. Bo tak, zawsze, to myślę, że ludzie, którzy prowadzą seminaria, tutaj nie jeden się ze mną zgodzi, zawsze trafisz jakichś śmieszków. Ktoś, co sobie robi podśmiechujki. Zawsze trafisz na kogoś, kto jak patrzysz, jak pokazujesz technikę, to on ma taki wzrok na zasadzie, kurwa, to nie działa, to nie zadziała na mnie, co on mi za farmazony pokazuje. Są tacy, którzy są tak zainteresowani tym, co pokazujesz, że ledwo skończysz, jest te raz, dwa, trzy i już widzisz łapkę w górze, bo chce ci na przykład coś zapytać. Są też tacy, którzy się, no, czy dobrze robię, tak wiesz, fajnie, czy jak trener chce zobaczyć. No ale są też tacy, którzy właśnie widzą techniki i od razu cię wołają na zasadzie, no, ale ja mam kontrę na to, co robisz. I właśnie zauważyłem, właśnie jak już gdzieś tam umiałem sobie w głowie rozłożyć te grupy, to też widzę, że to się bardzo fajnie powiela na każdym seminarium i wiadomo, to jest ciekawe jakby z mojej strony obserwacja, po prostu traktuję to jako rzecz powiązana z seminarium, ale to też w sumie na treningach jest, tak jak, nie wiem, czy też zauważyłeś, też prowadzisz przecież zajęcia, że jak pokazujesz jakąś technikę, konkretny, nie wiem, jakiś ruch, czy zamkniętej gardy, czy jakąś pozycję, no to ludzie się dziwią, że na danym treningu to nie wychodzi im. Ja mówię, stary, jakim cudem ma ci to wychodzić, skoro ten twój sparring partner widział przed chwilą to samo, co ty, wie, do czego chcesz ty dążyć i ty się dziwisz, że ci to nie wychodzi. No, zapamiętaj, zaskocz go za tydzień, kiedy zmienimy technikę i tak dalej. Pamiętaj, spróbuj i o to chodzi i nie denerwuj się, że ci to w danym momencie nie wychodzi, skoro oboje widzieliście to samo. No to jak wy chcecie się zaskoczyć? No i takie coś... Ciężko, no tak jak masz... Wiesz co, bo wydaje mi się, Andrzeju, że tutaj po prostu jest tak, że ludzie trochę za bardzo rozgraniczają, że nauka jiu-jitsu na zajęciach i na przykład takie akademickie podejście, to znaczy powiem tak, większość osób powiedzmy przeszła jakiś tam etap edukacji. No i oczywiście na każdym etapie edukacji były konkretne tematy lekcji do zgłębienia. Potem była z tego klasówka. Do klasówki trzeba się było nauczyć, tak? Nie było klasówki od razu na koniec lekcji, prawda? Bo było jakby najpierw ćwiczenie, tak jak na studiach. Masz ćwiczenie, potem masz kolokwie z tego, żeby sprawdzić, nie? I teraz zwróć proszę uwagę, żeby zaliczyć kolokwium czy klasówkę w szkole, jeżeli miałeś jakiś temat tydzień temu i miałeś ze zbioru tematów, to musiałeś jeszcze raz się przygotować. I teraz przyłóżmy to na jiu-jitsu. W poniedziałek masz balachet z zamkniętej gardy i masz cały tydzień zamkniętą gardę. I jeżeli przez cały tydzień będziesz drillował tą balachę, a w przyszłym tygodniu będzie już inny temat, jest duża szansa, że ją zrobisz. Jeżeli od poniedziałku przez wszystkie dni będziesz jej próbował w walkach, po treningu zostaniesz, podrillujesz parę razy, tak? Bo to tak działa na każdym etapie procesie nauczania. Dlatego mi się podoba
cały czas ta analogia, o której jakby mówi, znaczy analogia, porównanie do tego, co mówi John Danaher, że jakby wiesz, te ruchy na początku trzeba drillować bardzo powoli. Powolutku. Gordon też o tym mówił, że wiesz, aplikacja na niebieskich pasach, na purpurowych, na różnych typach ciała, że czasami nauka ruchu naprawdę trwa lata. I też nie drillujesz rzeczy, które umiesz. Tylko tak jak tak. Danaher tłumaczył gdzieś, że drillujesz rzeczy, których się uczysz. Tak. A nie, że tyrasz coś, przepraszam, coś, co już umiesz, tylko sobie po prostu robisz, bo umiesz, jesteś pewny w tym, co robisz i... Tak, dlatego po prostu ja zawsze przy każdych promocjach na wyższe stopnie, kiedy mam, wiesz, w klubie komuś tam gdzieś dajemy nowy pas czy belkę, ja zawsze wszystkim życzę wytrwałości, nie? Uważam, że to jest najważniejsza cecha i wartość, która powoduje, że ty się nie znudzisz w jiu-jitsu, nie? Bo też wytrwałość polega na tym, że trzeba przejść przez kryzysy, niestety, nie? No życie. Do każdego gdzieś tam zaczyna dosłownie. Życie gryźć i kwestia, jak sobie z tym poradzisz. Tak, czy się nie znudzisz tym, bo cały czas jest tak samo, czy właśnie nie jeździsz na zawody, nie zbierasz doświadczenia w pierwszej od, kurde, 10 turniejów i, wiesz, porównujesz się potem. Ciężki kawał chleba ogólnie. Z tą wytrwałością to mi się nasuwa... Zawsze jak się składa życzenia, to się wszystkiego najlepszego, tak. Dużo, dużo zdrowia, no nie? Dużo zdrowia. Tak, a moja babcia zawsze lubiła mówić, że po co jej zdrowie? Ci na Tytaniku byli zdrowi, a im szczęścia zabrakło. Więc Andrzejku, żyć mi tylko szczęścia. I teraz jakby tą wytrwałość było tym szczęściem, no to ono się najbardziej przydaje, żeby po prostu mieć ten czas na rozwój, żeby to cisnąć cały czas do przodu i nie zostawiać tego w tyle. Tak jest. Chciałbym, żebyśmy teraz wyszli z sali, z matę, zamknęli drzwi na klucz, tak? Zamykamy oczy w sferze wyobraźni. I Andrzej Iwat wraca do domu, je kolację, wstaje rano i jak zwykły, przeciętny Kowalski idzie do roboty, tak? Słuchacze Wolnej Maty od jakiegoś czasu, może nie, że bombardują mnie, ale piszą do mnie sugestie a propos gości, z którymi chcieliby wysłuchać rozmowy i od jakiegoś czasu jest taki powtarzający się request, że tak powiem. Widzisz? Zbieranie, wbijanie expa, requesty. Ja też nie jestem tutaj w ciemię bity, nie? Jest requestik a propos przeprowadzenia rozmowy z kimś, z takim zwykłym Kowalskim w jiu-jitsu, nie? Z kimś, kto nie wymiata, ma normalną robotę i trenuje. I teraz ty nie zaliczasz się do tej grupy, bo wymiatasz, robisz wyniki, jesteś podwójnym mistrzem Europy, jesteś znanym nazwiskiem na krajowym podwórku. Ale ty dalej nie jesteś pro-atlet, mój drogi, bo wstajesz rano, idziesz do roboty i tak jak powiedziałeś mi wcześniej, jiu-jitsu jest dla ciebie hobby / dodatek, tak? Na takiej zasadzie, więc ja uważam, że tak naprawdę dojście do takiego poziomu zaangażowania, na kim jesteś, plus odłączenie się od tego i poświęcenie tak naprawdę zapewne 8 godzin dziennie na robotę, którą masz, w której również się rozwinąłeś do poziomu Scrum Mastera, o którym zaraz sobie porozmawiamy, też jest tak naprawdę wyczynem. Ty dalej jesteś, ja uważam, że ty jesteś takim typowym Kowalskim, który robi w jiu-jitsu po prostu wyniki. Dlatego, że jest takim troszkę nerdzikiem też i po prostu ciężko pracował, tak? Ale może dobra, przejdźmy do tego tematu, czym się zajmujesz generalnie i jak ci się udaje łączyć gdzieś tam tą pracę zawodową i jak dzielisz fokus. Praca zawodowa na jiu-jitsu. To tak jak już powiedziałeś, ogólnie moja rola w pracy jest bardzo... No nazwa nie jest powszechna, bo ogólnie pracuję w IT. Rozwijmy to. Co to jest IT? Tematy informatyczne, różne jakieś aplikacje i tak dalej. No wszystko, cała komputery. Sfera. Tak, komputery, informatycy, drukarki. Okulary. Tak, tak, tak. Koszula, no. Okay. Wystająca i tak dalej. Picie kompotu o 12. Okej. Okay. Owocowe czwartki? Tak, tak. Praca w młodym, dynamicznym zespole, no. Okay. Kurczę, wybijeś mnie teraz rytm tymi owocowymi czwartkami. No tak. Więc ja, moja rola jest, jestem Scrum Masterem. Scrum Master pracuje przy zespole. Tak jak mamy w tym IT, w tej informatyce, są zespoły, które też pracują nad jakimiś tematami. Załóżmy, każdy ma jakiś swój tam projekt, produkt, ktoś się zajmuje jakąś witryną, ktoś się czymś innym zajmuje. No i Scrum Master jest taką osobą, Master, no to właśnie to jest takie ciekawe, że dodają zawsze, że pozycja się nazywa Scrum Master, ale to niekoniecznie jest mistrz jako taki, wiesz, że udajesz się do takiego, wiesz, mistrza,
tylko tak się nazywa ta rola, ponieważ ty masz być jakby, mieć te mastery w Scrumie. Pokrótce, żeby tutaj nie zanudzać słuchaczy, Scrum jest ogólnie frameworkiem pracy zwinnym. I zwinność chodzi o to tutaj, to też ogólnie fajnie do Jujitsu można powiązać, że przez długi czas w sferze takim zarządzania projektami, pracą w różnych firmach królowało podejście tak zwane waterfall. Waterfall polegał na tym, że jeżeli ktoś chciał zaplanować, załóżmy, myślę, że najłatwiej zobrazujemy na jiu-jitsu. Jeżeli twoim kiedyś po staremu robiło się tak, że planowałeś projekt wielka balacha z gardy, albo potężna balacha z gardy. No i ogólnie wiesz, siadałeś z całą ekipą, rozkminialiście plan nauki, jak to przetestować, jakie są zagrożenia. Wszystko powstawało, załóżmy, 1 stycznia i ustalaliście, ostatni dzień grudnia będziemy mieli potężną balachę z gardy. No i dobra, wszystko, praca leci. No i teraz wadą tego rozwiązania jest to, że 31 grudnia wiesz, czy masz tą potężną balachę z gardy. Zaplanowałeś, jest plan, wszystko naroczny i tak dalej. I chodzi o to, że to jest bardzo późny feedback. Dopiero po roku pracy, szczególnie kiedy jest firma, chodzą finanse i tak dalej, po roku się okazujesz, czy to, co podjąłeś, działa, czy nie. I teraz pojawiło się już ponad 20 lat temu nawet podejście zwinne, w którym dzielisz jakby pracę, dzieli się to na sprinty. Sprint trwa zazwyczaj tydzień, dwa, to są krótkie okresy czasu, w którym pracują te zespoły i Scrum jest tak stworzony, żeby ta pętla zwrotu, ta pętla feedbackowa była jak najkrótsza. Czyli jak sprint trwa 2 tygodnie, to po 2 tygodniach jesteś w stanie sprawdzać, czy na przykład idziesz w konkretnym kierunku, czy jest wartość z tego, co robisz. No bo ogólnie nie oszukujmy się, ci, co pracują zawodowo, wiedzą, że no, pracy zawsze będzie więcej niż czasu, który możesz na to poświęcić. No i potrzeba w jakimś stopniu priorytetyzowania. Trzeba wiedzieć, co ma wartość, co nie przynosi tej wartości, jak to gdzieś ugryźć. No i tym się zajmuje ten Scrum Master, czyli on pomaga zespołowi wiedzieć, że to, co robią, ma sens, przynosi wartość, nie marnują czasu, nikt ich nie bombarduje z zewnątrz jakimiś zbędnymi rzeczami, no bo czas programisty jest bardzo cenny. Więc ja jestem też takim, analogia sportowa, jestem trenerem takiego przykładowo zespołu koszykarskiego, gdzie jestem jakby odpowiedzialny w cudzysłowie, za ich osiągnięcia, wyniki, bo najbardziej znam osoby, które są w tym zespole, wiem, jakie ustawienie im pomaga, wiem, jakie mają zagrożenia, kto może się z kim nie dogaduje, kto na przykład działa ze sobą super. No i muszę tak to przerzucać na realia pracy, żeby zwiększać jakość ich codziennej pracy, żeby im bardziej się chciało przychodzić, żeby się nie denerwowali, nie frustrowali. Dużo też tej psychologii wchodzi. No i to, tak jak już pewnie gdzieś tam widzę, można to bardzo łatwo powiązać z jiu-jitsu, szczególnie z prowadzeniem grupy, że też masz jakieś tematy. Nauczać, że tak powiem, każdy może, ale żeby nauczać, że tak powiem, dobrze jakichś konkretnych, fajnych rzeczy, to też trzeba się tego nauczyć, bo jednak wiedzy w jiu-jitsu też mamy ogrom. No i my jako trenerzy musimy w tym konkretnym czasie wyselekcjonować te najbardziej wartościowe techniki, żeby je komuś przekazać, żeby nie zasrać całą tą wiedzą, której nie wykorzystają, tylko wyciągać te rzeczy najbardziej wartościowe. Czyli to, co ja w pracy też się uczę przekształcać, że robimy to, co ma największą wartość. Więc dlatego ten moja rola z bycie trenerem bardzo fajnie mi się właśnie wiąże, bo w pracy wiadomo, zwiększam kompetencje, uczę się różnych metod rozwiązywania problemów, zarządzania ludźmi, motywacjami, jak ogólnie sposobem pracy, więc te wszystkie informacje, wiedzę, którą zdobywam w ciągu tej codziennej 8-godzinnej codzienności, mogę przerzucać na jiu-jitsu. Mogę wykorzystywać jakieś mechanizmy, powiedzmy mechanizmy psychologiczne, na przykład jakoś zachęcić do jakiejś tam konkretnej techniki, nie na zasadzie masz tak robić, bo ja ci tak mówię, albo tak ktoś powiedział w filmiku, tylko gdzieś pokazać, tak obrócić temat, żeby najlepiej, żeby osoba sama stwierdziła, że ona to chce. Że nawet nie, że Andrzej mi powiedział, tylko no pomyślałem, że to mi się przyda, a ty tylko siedzisz z boku, o to chodziło, bo taki Scrum Master czy ten trener też jest trochę taki niewidzialny, żeby to nie było, że on robi tą całą robotę za kogoś. Więc też widzę to fajne połączenie, też mi to pokazuje, że to nie wystarczy pokazać techniki i zrobić, ale forma, jak ty pokazujesz tą technikę, jak układasz ten trening, jak to, że tak powiem, na szerszym obrazie to wygląda, to wszystko czuję, że powinno mieć ze sobą ręce i nogi i czuję, że to jest też taki obszar, który zgłębiam zawodowo, przydaje mi się tutaj w moim hobby życiowym, którym jest właśnie jiu-jitsu, więc jednocześnie jedno z drugim mi się fajnie napędza. I
cieszę się, że obrałem taką drogę, bo wcześniej byłem programistą, czyli też klepałem przy komputerze ten kod, czyli cały czas praca komputerowa. Potem zmieniłem właśnie ten kierunek trochę bardziej na zarządzanie, bo czuję, że to mi się dużo fajnie gdzieś tam powiązało. Mam gdzieś jakieś takie to doświadczenie, może nie nazwijmy tego smykałką, ale taką czutkę do takich tematów. Też się czuję, że dobrze się dogaduję, czy z ludźmi nawet na treningach, czy z kimś, kto na przykład ma potrzeby związane z jakimiś treningami, więc też jestem w stanie coś tam wykreować, nie wiem, bardziej spersonalizowany tryb podejścia jiu-jitsowego na jakichś prywatkach, więc fajnie, fajnie czuję, że mogę to wykorzystywać, a czuję, że tej wiedzy jest jeszcze tyle do zgłębienia, że po prostu no standardowo brakuje tylko czasu, więc też w sferze prywatnej ten Scrum, to zwinna metodologia też mi pozwala wybrać rzeczy, które są dla mnie najważniejsze w sferze życiowej, które mi dadzą największą wartość w tym, co robię, w tym, co chcę osiągnąć na przykład. Pomaga mi też selekcjonować, co mogę sobie odpuścić, bo czuję, że no dobra, fajnie, ale co mi to da? No dobra, odpuszczę, bo tutaj mam coś fajniejszego, może mi to bardziej zaowocować dla mojego rozwoju. Kurde, bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o właśnie pracę w IT, ale podejrzewam, że też musiałeś na przykład do niej troszkę awansować, żeby się przebranżowić, czy jak wyglądało twoje przejście tak naprawdę z programisty do tego Scrum Mastera? Czy to był pewien awans, czy to było jakieś doszkolenie się i pójście w innym kierunku? Bardziej to było doszkolenie i to było takie odczucie, że jako programista byłem po prostu, ja też do pasów zawsze czułem, że byłem takim niebieskim paskiem z aspiracjami na, załóżmy, purpurowy, no jednak programiści niektórzy to są takie wypierdalaki, że jak masz, miał być doświadczenie z samymi czarnymi pasami. Ja zawsze czułem, że to nie jest chyba dyscyplina, w której ja kiedykolwiek będę w stanie osiągnąć czarny pas. Więc gdzieś tam pojawiła mi się opcja poprowadzenia jakichś tam spotkań, coś tam zaczęcia wchodzenia w takie te zwinne struktury. Potem doszło jakieś szkolenie, dostałem możliwość w aktualnej pracy, żeby pójść trochę w tą stronę. Zaczęło się to podobać, odbiór był bardzo fajny, że to działa, pomaga i tak dalej. I poczułem, że to jest coś, co chciałbym robić zawodowo, wiadomo, w danym momencie, jeszcze to nie jest finalna decyzja, ale w danym momencie czuję, że to jest coś, co idzie i fajnie jest to, że mam doświadczenie jako programista, bo jednak ten Scrum Master pracuje w dużej ilości z programistami i to nie jest tak, że jestem po prostu jakimś gościem wycięty z jakiegoś z kursu 3-tygodniowego i wiem, jak to wszystko wygląda, tylko mam też takie podparcie, że no pracowałem jako ta osoba dostarczająca oprogramowanie, wiem, jak to ich wygląda, więc mam dodatkową perspektywę w razie jakichś tam problemów, układania jakichś tematów, gdzie wydaje mi się, że bez tej wiedzy technicznej no wiele rzeczy byłoby trudniejszych, nawet żeby zrozumieć, jak pracują osoby w danej organizacji. Więc tutaj naprawdę miało to sens i z tego skorzystałem. Wiesz co, to generalnie z tego, co rozumiem, tak jak sam powiedziałeś, jest to zawód, który tak naprawdę wymaga troszeczkę takiej smykałki zahaczającej psychologię. Zajęcia w jiu-jitsu również tak wymagają. No tak jak to, o czym mówimy teraz jakby tutaj na antenie, poruszyliśmy też wcześniej sobie przy obiadku, więc ja sporo z tych tematów już gdzieś tam słyszałem od ciebie i wydaje mi się, że to jest fajne zrządzenie losu, że tak naprawdę pracujesz w dwóch różnych gałęziach, a można powiedzieć, że troszeczkę robisz to samo. Tak, że przerzucasz z jednej strony na drugą, nie? Staram się ten core, żeby był mniej więcej zbliżony jakby do jednej części, że tak powiem, mojego życia i do drugiej. Bo widzę, że to się przydaje. No, nie wiem, samo rozwiązywanie konfliktów też się przydaje, bo podejście do, wiesz, każdy człowiek jest inny. Ja ogólnie tak jestem, że tak powiem, specyficzny w charakterze, więc ja nie będę każdego głaskał po główce, kiedy nie czuję do tego potrzeby, więc też powiem tak bezpośrednio wprost, że coś mi nie pasuje na przykład. No, ale też forma wiedzenia, że mam dużo więcej sposobów na przekazanie tego komunikatu, tej formy, to jest coś, czego ja się nie nauczyłem prowadząc zajęcia, tylko w pracy, żeby wiedzieć, że no do trzeba, mimo że komunikat może być taki sam, to każdej z osób trzeba czasami inaczej podejść. Tak jak kiedyś mój znajomy powiedział, inną maskę założyć. Że maska kolegi z szatni klubowej nie zawsze może pasować dla kogoś, który jest, że tak powiem, jest takim biznesowcem, poważniejszym człowiekiem, więc czasami trzeba po prostu wiedzieć, którą maskę założyć i z której wiedzy skorzystać. A czy odczułeś kiedykolwiek w swojej pracy zawodowej, w trakcie jakby swojej kariery zawodowej, że taka, już nie wiem jak to ubrać słowo, ale że to, że trenujesz jiu-jitsu, jesteś zawodnikiem z tytułami, dało ci jakieś profity?
że pozytywnie wpłynęło w kontekście pracodawców. Pytam się ciebie, bo ja na przykład miałem takie doświadczenie i zawsze na przykład swoim podopiecznym gdzieś mówię, że jak będą szli gdzieś do nowej pracy czy coś, czy nawet jak wspominam o dzieciakach, to zaraz też do tego nawiążę, to uważam, że to jest bardzo duża wartość dodana. Że trenuję razem, no tam wiesz, z dorosłymi to też różnie, nie? Że jakby, że o jiu-jitsu przede wszystkim to daje nam daje taką wartość, że z założenia, i to znowu się nawiążemy odrobinę do psychologii, z założenia możesz uchodzić za taką ciekawą osobę, która coś robi, nie na zasadzie. Wiesz, miałem kiedyś takie, dlaczego do tego nawiązuję? Jak pracowałem kiedyś w jednym z marketów budowlanych, niewiele jest ich w Polsce, są dwie duże marki, w jednym z nich pracowałem kiedyś. Mieliśmy na samym początku takie szkolenie jakieś produktowe, wiesz, przyjechał ktoś tam i wszyscy się musieli przedstawić z grupy i powiedzieć coś o sobie, co lubią. I 80% wypowiedzi było na zasadzie, nazywam się tam Marek, no... Lubię seriale. Po pracy, dobry film, relaks, okej. No i ten pan prowadzący, no i tam ja mówię, może Łukasz tego, trenuję brazylijskie jiu-jitsu, z tego byłem niebieskim pasem. On do mnie, gi czy no gi? Mamen, nie? Raz, że jego kolega trenował, tak? Ale automatycznie zauważyłem pewną iskierkę, tak? Nic już jest. I teraz zadałem ci to pytanie. Oczywiście, widzisz, zadałem ci pytanie, a sam przywołuję pewną historię, że klasyk, tak? Ja też często powtarzam to rodzicom swoich dzieciaków, że moim ultimate goal, jeżeli chodzi o prowadzenie dzieci, jest to, żeby jak najdłużej utrzymać w nich zajawkę na jiu-jitsu i to, żeby na każdy kolejny etap swojego życia oni wchodzili z tym bagażem pod tytułem trenuję jiu-jitsu. Dlatego, że jak pójdą do nowej szkoły, nauczycielki, nauczyciele, koledzy, a co robisz? Trenuję jiu-jitsu. I to nie musi być przechwałka. Nie. Bo ktoś tam powie, to kozak jesteś. A on będzie humble i powie, nie powie, że humble. Nie jest kozak. Humble. Tylko powie, zrobi tą minkę, bo wie, że go gniotą na treningach. Więc on, to jest the humble na zasadzie. Daj mi 3 lata to. Daj mi 3 lata, nie? Ale później, jeżeli ten dzieciaczek, który zaczął trenować hipotetycznie w wieku 8 lat, wejdzie w wiek dorosły, skończy studia i teraz przejdźmy na etap studiów hipotetycznie. Idziesz na studia, jesteś dorosły, w cudzysłowie, tak, jesteś dorosły, poznajesz jakichś tam rówieśników, wiesz, na studiach nowy etap, no i trenujesz, no spoko, nie, że wiesz, fajnie, ciekawa osoba, coś tam, ale jak później idziesz do pracy, gdzie już pracodawca rozlicza cię z pewnych cech twoich, zaczyna patrzeć i ty mówisz, trenuję jiu-jitsu, od kiedy? Od 14 lat, hipotetycznie, bo idziesz do pracy w wieku 23 lat, to jest wytrwała bestia. Dostajesz już achievementa na początku. Achievementa, bo wytrwałeś w czymś 14 lat, nie? Ja ci powiem, że na pewno, czy takie benefity, nie wiem, czy to bezpośrednio można nazwać benefitami, ale myślę, że ważne jest to, co powiedziałeś, że jeżeli ktoś mnie pyta na przykład, co ja robię po pracy i ja nagle mu wyskakuję z tymi mistrzami świata, Europy, tymi wszystkimi tytułami, to nagle jest takie rzeczywiście poczucie, że ja po pracy nie leżę na kanapie i moim sportem nie jest klikanie przycisków, tylko naprawdę mam jakąś zajawkę i przez to widać, że ja naprawdę chcę więcej, że coś się rozwijam na jakimś innym polu. Teraz też mam też przykład, że właśnie jak gdzieś tam miałem okazję ostatnio powiedzieć komuś z pracy właśnie czym się jakby zajmuję po, to można to na 2 sposoby przedstawić. Możesz po prostu powiedzieć, trenuję jiu-jitsu 14 lat, mam czarny pas. A ktoś sobie myśli, mój wujek trenował karate, więc i tyle. Ale jeżeli przekażesz ten komunikat w formie, że trenujesz, masz swoją grupę w największym klubie w Gdańsku, przychodzi do ciebie ileś tam osób, dodatkowo jesteś w kadrze Polski, masz te osiągnięcia i jeszcze na przykład wspomnisz ciekawym jakby fun factem było to, że kiedyś w pracy prowadziłem dla pracowników zajęcia z samoobrony, ale zaznaczałem od początku, że pokazuje samoobronę jakby wersja jiu-jitsu, więc bez jakiejś tam nie będę robił z siebie znawca od uderzeń, tylko po prostu pokazuję jakieś podstawowe chwyty, które mogą się przydać. To też przekazanie tej informacji, że po prostu trenuję, wykorzystując takie argumenty, to nagle jeszcze dodaję tam, że moja żona trenuje ze mną już tam prawie 10 lat, też czarny pas, to jest nagle
wow, stary, to ty widzę, że się nie nudzisz po pracy. I to też czuję, że nawet jeżeli tworzysz z kimś nową relację, to też już jest dużo więcej tych punktów zaczepienia z kimś i ktoś łatwiej jest się o coś dopytać niż... niż brak jakichś tam tematów, no nie? I to jest naprawdę coś, co pokazuje, że coś, masz jakieś aspiracje, do czegoś dążysz, oprócz po prostu pracy, wiesz. I też mi się wydaje, że wiesz co, stajemy się wtedy w kontakcie z taką drugą osobą, istnieje bardzo duża szansa, że możemy mieć wpływ na to, że życie tej drugiej osoby się zmieni, bo ona przebywając w naszym towarzystwie będzie, kurde, może zagadam do tego Andrzeja, to ja może przyjdę na grupę. To słuchaj, z tym jest zajebista sprawa. Ziomeczki w poprzedniej pracy, no nie oszukujmy się, będąc jiu-jitsu, ze sportem, ze zdrowiem, jesteś za pan brat. Mam czasami odczucie, że już jak, nie wiem, coś, jakiś ktoś ma uderzenie, coś mu się stało, coś, ja już gdzieś tam podświadomie wiem, co pewnie jest. No i w pracy był pewien taki moment, że ziomeczki potrafili do mnie pisać, że coś ich bolą plecy, albo boli mnie kolano. Diagnoza. No. Tak. I było tak, że ja już mówiłem, no, a jak siedzisz przed kompem? Potem, wiesz, zacząłem sam im pokazywać, żeby, nie wiem, iść do fizjo. Przecież parę ziomków zaczęło chodzić do fizjo i nagle było, ty, ja nie muszę się smarować ketonalem na plecy, tylko zacząłem robić jakąś aktywację brzucha i stary, przestało mnie plecy boleć. Albo tak jak, wiesz, widziałem babki w pracy, które siedzą, wiesz, takiego strusia typowego schowanego, tak, barki się kręcą i potem mówią, że no wszystko ich boli, że jak gdzieś się schylają, to plecy strzelają. Mówię, to się otwiera i w drugą stronę. I właśnie był moment, że jak ludzie mieli jakieś problemy zdrowotne, to ja byłem takim doktor psu, gdzie do mnie pisali, bo wiedzieli, że dostaną dużo szybciej odpowiedź i nawet już jakieś wskazanie typu weź coś przeciwzapalnego, żeby ci się ten stan zapalny nie pogłębiał. To jest też rzecz, gdzie nieraz wiem, że komuś uratowałem jakby skórę, ale też myślę, że jest, na szybko powiem historię, jeden z naszych ziomeczków przy takim wyjeździe integracyjnym zauważyliśmy, że, znaczy w sumie no zauważyłem, że bardzo schudł. Był bardzo blady. I tak, że tak powiem, męczyłem go przez cały wieczór, na zasadzie zrób se badania, krew i tak dalej. Wyszło, że ma jakieś zaawansowane stadium cukrzycy. No i ogólnie poszła taka informacja, że no uratowaliśmy ziomeczkowi życie. Że po prostu wysłaliśmy go na te badania, już zaczęły się, wiesz, insuliny i tak dalej. Ale wiesz, ktoś w końcu zwrócił uwagę, a ktoś mówił, o widzę, że tam chudniesz. A dla mnie to nie było, że chudniesz, tylko stary, wyglądasz jak szkielet. Że coś, że to nie jest chudnięcie. Że wiem dobrze, jak wygląda proces chudnięcia z doświadczenia, ale to, co się działo wtedy... No więc też widzę, że no, taka wiedza ogólnosportowo-zdrowotna też może komuś pomóc, wiesz, nie tylko ten slogan typu jiu-jitsu save my life, ale w tym wypadku nie samo jiu-jitsu, ale cała otoczka związana z jiu-jitsu też pomogło coś zauważyć i pomóc komuś w tym wypadku. Wiesz co, tak, ponieważ to ile dało nam zaangażowanie właśnie w jiu-jitsu i w tą całą zajawkę, uczyniło nas może nie ekspertami, ale czujnymi na też wiele innych obszarów, tak, życia, które są uniwersalne dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich. Kwestie pod tytułem picie ilości wody, spanie, ćwiczenia, wiesz, teraz tym jakby, teraz wszyscy tym przysiąkają, wszyscy tym mówią, my to wiemy od dawna, ale z racji tego, tak jak ci wspomniałem, że możemy być obecni w życiu niektórych ludzi, może to zabrzmi zbyt górnolotnie, ale mam wrażenie, że możemy być dla kogoś autorytetem, wiesz? I ja wiem, że autorytet to jest bardzo duże słowo. Ja sam nie uważam się, żebym był autorytetem. Wiem, że mogę nim być. Wiesz, nie mi to oceniać. To jest jakby perspektywa jakby zewnętrzna. Ktoś może powiedzieć, jesteś jakby na mnie autorytetem. Bardzo bym się miło na pewno zrobiło z tego gdzieś tam powodu. Ale wiem, że też tym autorytetem z konkretnego powodu gdzieś tam mogę być dla kogoś, bo wpływam pozytywnie na jego życie. I to właśnie bez dwóch zdań dało mi jiu-jitsu. I myślę, że tobie tak samo, tak? Że byłeś na tyle otwarty, żeby zgłębiać tematy w kontekście zdrowia, dbania o ciało, poszło za tym wiedza o anatomii, obręcz barkowa, biodra, odcinek lędźwiowy i nagle się okazało, babcia bardzo często mówi tylko, o Łukaszek tam dużo wie, że tego, ja mówię do niej, babciu, ale jakby, wiesz...
To nie jest tak, że tylko lekarze mają jakiś dostęp do jakiejś tajnej wiedzy, która jest trzymana w sejfach. Nie. To wszystko jest dostępne, tylko po to trzeba sięgnąć. Ty też mogłabyś to wiedzieć, każdy mógłby to wiedzieć. Przyjdź babciu na matę, to zobaczysz. Nie, no dokładnie, tam każdy wie, że tam co, łękotka, a tu, tak. A który, MCL, LCL, wiesz, każdy... Albo zauważyłeś, że ludzie z jiu-jitsu nie mówią dupa, tylko biodra. Biodra. Kontroluj za biodra. Kontroluj za biodra, tak. I właśnie a propos tych autorytetów, chciałem się zapytać w drugą stronę, czy ty w swoim życiu miałeś jakiś taki jeden lub kilka autorytetów, które zawsze cię inspirowały i świeciły ci jakimś takim wzorem? Znaczy, wiesz co, z tymi autorytetami to było tak, że wiadomo, jak jesteś młodym szczelem, gdzieś tam trenujesz, no to zawsze gdzieś ten trener jest gdzieś tym twoim takim wyznacznikiem, bo widzisz jakiegoś takiego senseja. Więc gdzieś zawsze ten sensei, czy w przypadku taekwondo, czy potem selfka, na pewno ma ten duży wpływ takiego pokazania, żeby to robić. No wiadomo, też przykład też idzie od rodziców, z którymi spędzasz dużo czasu, więc wiesz, jak jesteś mały i widzisz, że na przykład mój tata był starym zapaśnikiem, więc gdzieś tam zawsze od małego się ze mną jakieś tam chwyty, wiesz, coś mnie zawsze tam męczył, a ja tam próbowałem coś robić, więc też zawsze wiedziałem, że można, że zawsze jest jakaś taka forma takiego jakby pójścia w którąś stronę, wykorzystanie takiego właśnie autorytet. Ja bardziej wolę to sobie wyobrazować, że to jest taki ktoś, kto postawi ci drogowskaz. W sensie idziesz sobie ścieżką, nagle masz 10 ścieżek do wyboru. No i wiesz, gdzie wejdziesz, dowiesz się po fakcie, a jest taki ktoś jak my, stawi ci ten drogowskaz, pokaże, tam idziesz, masz to, tam pójdziesz to, wybierz sobie taką ścieżkę. Ale na przykład dla mnie jeszcze tak oprócz takich, że tak powiem, tych trenerów, od kiedy się zaczynało, no to nie traktowałem ich jako autorytet, tylko tak ludzi, których szukałem, co mi pasowało, jeśli chodzi o techniki, które robią. Więc wiesz, ja zawsze miałem taką swoją trójcę, że miałem Marcelo Garcia, Buschesze i zapomniałem trzeciego. Kurczę. Buschesza, Marcelo to byli jakby najwięksi tacy ludzie, na których patrzyłem. Marcelo z racji gilotyn, które po prostu zostały ze mną do dzisiaj i wszystko się zaczęło od Marcelo, mimo że to jest mały typek, ale od niego bardzo dużą część wziąłem. Buschesza od tego, że zawsze walczył inaczej niż wszyscy w swojej kategorii. To też mi pokazywało, że chcę walczyć podobnie jak on, tak się ruszać, przechodzić, a nie zamulać 50-50 lapele i wiadomo jak to wygląda, tylko zawsze i to były też osoby, potem wszedł Craig mentalnościowo i technicznie też mi bardzo podszedł, więc też gdzieś tam po prostu sobie gdzieś to łapię. Nie traktuję ich jako autorytet, tylko po prostu osoby, od których jakby bazuję, może nie to, że podkradam, ale patrzę w jaki sposób sobie układają jakieś rzeczy i próbuję to gdzieś tam na swoje podwórko przerzucić. No tak, bo tutaj to mówisz czysto o takich kwestiach sportowych, a mi bardziej chodziło, wiesz, o jakiś taki wzór po prostu do naśladowania bardziej ogólny. No to powiedziałeś, no trener, zamknijmy to na zasadzie, że jakby trenerzy plus gdzieś tam rodzice. Ta rodzina też, no. Tak, tak. Oczywiście, no też chciałem zahaczyć o ewentualne jakieś takie, nie wiem, inspiracje sportowe, ale to tak jak powiedziałeś, no gdzieś tam był Marcelo, gdzieś tam był w tym wszystkim Buschesza, jak rozumiem, nie miałeś jakichś takich fascynacji sportowych poza jiu-jitsu, że w kontekście był, nie wiem, jakaś tam była, był kurde Michael Jordan, koszykówka, piłka nożna. Znaczy, bo może w twoim życiu pojawiały się też inne zajawki przed jiu-jitsu sportowe, z których, że tak powiem, korzystałeś w kontekście, że byłeś patrzony w jakieś sporty. Wiesz co, przed jiu-jitsu wiadomo, jak cieszę się, że jestem z tego rocznika, gdzie czasy podstawówki, gimnazjum to dla mnie było jak najszybciej odbędzić szkołę i spotykamy się z ziomeczkami po Dragon Ballu na boisku. To po prostu cieszę się, że to miałem ten magiczny okres, że po prostu my się spotykaliśmy, wiadomo, tak jak wspomniałem, po Dragon Ballu na boisku, żeby obgadać odcinek i spędzaliśmy sobą czas. No i automatycznie się grało dużo w nogę. Więc naturalnie, zanim gdzieś te sporty walki wchodziły, no to jest tą piłką nożną, wiesz, naturalnie grasz z ziomeczkami. No bo więc to jest też element wychowania, tak, na blokach, wiesz, tak, blokowiska, wiesz, tak, też tak. Też wiedzieć, wiesz, masz jakąś koszulkę, a gdzie on gra, czy coś. I na przykład przez długi czas byłem fanem Arsenal Londyn, Thierry Henry, więc zanim zacząłem gdzieś tą sztuki walki, to ten Thierry Henry był dla mnie takim, jak ja grałem w piłkę, to chciałem robić takie rzeczy, jak on robił, koszulka Thierry'ego Henry, wiadomo, był jeszcze Zidane, to jeszcze sprzed czasów, kiedy Zbyczka pociągnął, potem to już w ogóle autorytet, pełna klasa. Mówię, tak, kredyt wzrósł. Tak. Nie, wtedy to tak, stary, teraz to mi zaimponowałeś. No, nie, no Zidane pokazał, wiadomo, klasę, nie klasę, bardzo fajnie, no, pokazał po swojemu zachowanie, co sądzi o jakichś tam dziwnych tekstach,
też się cieszę. No teraz już by w obecnej dobie tych wszystkich poprawności, miękkości, zależy jak to nazwać, ten pussification. Almettości. Tak, tak. Wszyscy tylko makaron al dente by jedli, no. Wiesz co, tak, poruszyłem też trochę ten temat, bo jakieś dwa dni temu właśnie napisałem ten taki post o inspiracji, o tym, że codziennie tak naprawdę współcześnie mamy dostęp do olbrzymich zasobów po prostu ludzkich doświadczeń, tego, co ludzie mogą nam przekazać, wiesz, słuchanie tych podcastów, no ja na przykład no, żyję tym, stary, ja słucham, może nie, że słucham mnóstwa ilości podcastów, tak, bo jest, powiedzmy, nie wiem, 4-5 tak mam gdzieś tam swoje, które gdzieś tam słucham, ale czasami jedno zdanie, które ci może wpaść, jedna myśl, którą możesz złożyć, no ja ci tak mówiłem, i czasami zabiera łeb na cały dzień, nie? Stary, że ja jakby myślę, o kurde, ale ja bym, to ja, jak on tak powiedział, ja to analizuję gdzieś na swoje, zaczynam myśleć tylko, ale napiszę, ale wpis zrobię o tym, nie? Duży, nie? A potem wieczorem jestem tak zbesztany po treningach, że jem kanapki i kładę się spać, nie? No, czasami te małe słówka, takie małe zdania po prostu trafią. Ja pamiętam kiedyś, nie jestem fanem Danahera ogólnie, nie mógłbym go na dłuższą metę słuchać, ale gdzieś kiedyś przeczytałem właśnie fajny, on chyba u Friedmana to powiedział, czemu uczy początkujących bodylocka? I wiesz, znałem to przejście, wiedziałem jak wygląda i tak dalej, zwalnia, przechodzenie motyla i tak dalej, doklejanie się dla takich, tych, co nie chcą wstać na nogi, tylko na kolanach, ale jak on wytłumaczył, że bodylock jest zajebistym przejściem dla początkujących, ponieważ to jest przejście, które w najlepszy sposób potrafi wyrównać poziomy kogoś zaawansowanego i niezaawansowanego, bo jesteś na kolanach, jesteś ciasno, przyklejasz się do bioder i sama podstawowa pozycja jest banalna. I teraz, jeżeli ktoś jest mało zaawansowany, ale zna bodylocka, versus ma jakiegoś gracza mocnego, który na przykład tego bodylocka nie jest fanem kontrolowania, albo po prostu na niego działa, to bardzo prostym zabiegiem jesteś w stanie zbliżyć, spowodować może jakąś wymianę, gdzie na przykład nie oszukujmy się, knikaty, jak gdzieś tam robisz, no to jest przejście, które wiesz, albo ci się uda, albo ktoś ci zrobi podchwyt, ci zajdzie za plecy. A jednak bodylock gdzieś tam ma to przejście, fakt, że no nie zawsze ono jest jakieś skuteczne, ale też bardzo fajne właśnie takiego zdania, które daje ci, no myślisz o czymś, albo nie wiem, czy też na przykład, jak za dużo gadam, to mi powiedz, ale jest taki profil, zawsze przekręcam, Less Improved, More Involved. Tak, na YouTubie, gdzie ogólnie dla mnie to jest złoto. No nie wiem, czy jest coś lepszego, co wpływa na jakby rozkminki jiu-jitsowe. Gościu, co on tam po prostu robi, to ostatnio też fajnie zrobił analizę, że na przykład omoplaty w nogi nie działają. I wiesz, i daje te fakty, że no nikt nie podał omoplatom od długiego czasu, że to jest tylko do sweepów, że jest duże zagrożenie nóg. Ale też słuchasz sobie coś takiego przez 10 minut i nagle twoje podejście do jakichś technik, szczególnie na pewnym poziomie masz już dużo tych szufladek z techniczkami, pomaga ci gdzieś tam zrobić jakąś roszadę, tylko dlatego, że ktoś ci podstawił taki punkt widzenia, który widzisz, no, ma sens. Gdzie samemu nie możesz o tym wiedzieć, ale czasami jakby umiejętność przekazania tych oczywistych rzeczy jest bardzo trudna. Więc jeżeli ktoś umie przekazać te oczywiste rzeczy w sposób taki, że ty czujesz to, kurde, to jest to, no to warto z tego korzystać i myślę, że to jest bardzo jeszcze dużo rzeczy, których możemy się nauczyć w ten sposób. A propos tego przejścia bodylock, zawsze mam takie przeświadczenie, żeby tłumaczyć, czym są niektóre rzeczy, ale przecież ludzie, którzy nas słuchają, wiedzą, czym jest bodylock. Głowa do bioder. Tak, jesteśmy doklejeni do cielska. Wiesz co, ja bym się średnio zgodził z tym, że to jest dobre przejście dla początkujących. Oczywiście wracając do tego, ja wspominam o tym cały czas, ja jestem psychowanym Johna Danahera. To jest gość, który zmienił moje podejście, jeżeli chodzi o bycie trenerem i mam nawet kupione 3 tomy książek z jego wszystkimi wpisami. Masz plakaty nad łóżkiem nie, z Danaherem? Nie, plakatów nie mam z Danaherem. To byłoby creepy już trochę. To by było creepy. Co więcej, a propos creepy, jak byłem w Nowym Jorku, wtedy trenowałem jeszcze u Renzo, jak oni byli na miejscu. Chciałem zrobić z nim fotę na drugim treningu. Ale wiesz, ja byłem tam sam. I zagadałem z jakąś dziewczyną. Zapytałem... słuchaj, bo ja bym chciał zrobić z nim fotę, nie? Tam on ogólnie jest otwarty na coś takiego, nie? Nie wiem, he's a pretty scary guy. Ja wiedziałem, żeby nie podbijać. I potem chwilę po mnie przyjechał Wilku z chłopakami właśnie z Łodzi i zrobili z nim tą fotę, ale ja miałem wrażenie, że na tej fotce to tak stał, jakby średnio chciał tam być, ale już skoro poprosiło go 3
przyjezdnych to zrobił, nie? Z grzeczności nie zaprzeczył. Tak. No wiesz, no nie ma co gadać, gości z świrem, ale no wszyscy wiemy, że jakby akademickie podejście, które on wniósł do nauczania jiu-jitsu, wniosło to, Andrzeju, o czym mówiliśmy na początku. On odsiał rzeczy bezwartościowe od wartościowych. Wiedział, co daje wartość. On pokazał te jiu-jitsu, które mechanicznie jest w stanie działać w klatce również, tak? Bo oczywiście też, no nie ukrywajmy, no gości sobie wytrenował, kurde, George'a St-Pierre'a, Chrisa Weidmana i w ogóle, wiesz, jakby wiedział, które jiu-jitsu jest mechaniczne, mechanicznie skuteczne, nie? I wiesz, też przekazał mnóstwo takich ciekawych jakby koncepcji i idei, że wielu zawodników na najwyższym poziomie jiu-jitsu robi mnóstwo rzeczy na poziomie nieświadomym. Czyli na przykład masz czarnego pasa, który zrobił na mundialu jakieś tam ruchy, robi, ale to wszystko jest czuta. A jego rolą na bycia jako trenera jest to, żebyś ty te wszystkie robił rzeczy na poziomie świadomym i potrafił wytłumaczyć je na podstawie wszystkich szczegółów. I nie ma co się oszukiwać, jakby zanim od niego usłyszałem te rzeczy, miałem okazję w 2017 roku, już było 5 lat temu, 6 lat temu, uczestniczyć w... Byliśmy w Holandii z Januszem na seminarce z Oliwierem Tazą. Stary, to był mindfuck, nie? On przyjechał i wiesz, Oliver Taza to było połączenie Firasa Zahabi i Johna Danahera. I ja zobaczyłem... Wszyscy brazole, którzy przyjeżdżali wcześniej, z całym szacunkiem pokazywali techniki, ale raz, nie było w tym takiego języka, bo nie ukrywajmy, sposób komunikacji, który potrafi ci przekazać trener, który operuje danym językiem, jest kluczowy. No, forma tego komunikatu jest bardzo ważna. To jest kluczowe i zwróć uwagę, że to bardzo często też prawdopodobnie są dobrzy trenerzy, ale którzy na przykład nie mają bogatego słownictwa i też przez to nie umieją niektórych rzeczy przekazać. Jesteś drugim złomiarzem w tym sezonie, który będzie prowadził seminarium w Urban Jiu-Jitsu, tutaj na miejscu. No i powiem ci, że ludzie po seminarium z Danielem Wrześniewskim byli zachwyceni. Sam wiesz, jak Daniel przekazuje wiedzę. Płynność, będę robił wszystko, żeby utrzymać ten poziom. Płynność, w którym operował, artykułując słowa, przekazując powolutku. No, nauczyciel to... Stary, ale to jest masterpiece. Dlaczego? Daniel, nauczyciel, podejście akademickie plus nauczanie jiu-jitsu. To jest najwyższa forma prowadzenia instruktażu, jaki możemy otrzymać. Jeżeli coś takiego dostajemy... Ja byłem UKE na tym seminarium, ja leżałem, ale ja się czułem, jakbym siedział obok. Nie uczestniczyłem, tych trzech technik nie robiłem, potem je przerobiłem przed Mistrzostwami Polski, bardzo mi to pomogło gdzieś tam, ten cały, że tak powiem, instruktaż, który Daniel przywiózł, ale tak sobie pomyślałem, you lucky bastards, o was złomiarze, że macie na miejscu po prostu gdzieś takie... Ale właśnie mówisz, moim zdaniem, te prowadzenie zajęć, w moim na przykład też przypadku, jak myślę, że nie jeden by tutaj się, że tak podpiął do tego, w momencie, kiedy zaczynasz prowadzić zajęcia, w szczególności mi, gdzie ja byłem taki, mam tą czutkę, od zawsze ją miałem, ale dopóki nie prowadziłem zajęć, to ja nie musiałem się zastanawiać nad tym, co robię. Po prostu wychodziłem, wiedziałem, dobra, chcę kogoś poddać, jolo, lecimy z tym, wyjebane w punkty, po prostu idziemy do poddania. A kiedy zacząłem prowadzić grupę i zaczęły się być pytania, a czemu ty stawiasz nogę tak, a nie tak? Czemu masz rękę tu? To naprawdę mi dało to ogromnie, że zacząłem myśleć też nad tym, co robię. Zacząłem w automatyczny sposób gdzieś tam obudowywać jeszcze bardziej tą swoją grę poprzez, nie oszukujmy się, pytania ludzi z treningów. Bo ktoś ci zadał pytanie, które gdzieś tam ci może ci chodziło po głowie, bo ktoś się gdzieś tam kiedyś złapał, ktoś ci odświeży to wspomnienie, flashbacki się pojawiają i nagle jest, kurde, przecież ja mogę to zrobić tak i siak. I nagle kolejny klocek Lego dokładasz do swojego zameczku i to jest, myślę, że bardzo uczące, czyli, że tak powiem, każdemu bym poradził, jeżeli gdzieś jest taka ścieżka zawodnicza, spróbować kogoś poprowadzić, bo to wtedy też, wiadomo, są ludzie bardziej analityczni i mniej, ja zaliczam się do tych drugich, ale ci, którzy też do tej grupy się zaliczą, na pewno powinni odczuć tą zaletę w prowadzeniu treningów, przemyśleniu tego, co robią, bo to naprawdę, przed pokazywanie na grupie ogórkowej / początkującej zwykłej balachy z gardy powoduje, że ty tą balachę sobie utrwalasz jeszcze bardziej. No i tak jak jest to z tak zwaną żółtą kaczuszką. No i potem kładziesz kaczuszkę na stole, żeby komuś coś powiedzieć, bo jeżeli komuś kaczuszce tak zwanej wytłumaczysz, to znaczy, że ty to rozumiesz. A jeżeli ty nie umiesz komuś wytłumaczyć, no to ta twoja znajomość tematu robi się troszkę wątpliwa. A myślę, że jako trener nie chciałbyś, żeby ktoś pomyślał,
Dla mnie na ogół jeden z gorszych sortów trenera to jest jak ktoś po prostu robi copy-paste z YouTube'a. No za to to po prostu, wiesz, no ściana płaczu i tak dalej. Dożywotni pi, do pi. Jezu, no. Tak, no dobra, nie będę. Tak jest, tak, ale no, sam... to jest brak merytorycznego przygotowania tak. do zajęć. Wiadomo, nie, mogę, można czasami coś takiego pokazać na zasadzie, no słuchajcie, widziałem coś ciekawego, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. Ale wiadomo, no ja podchodzę, że były momenty, że gdzieś tam sobie wzorowałem się na kimś, co pokazywałem, ale od naprawdę dłuższego czasu pokazuję jakby swoje rzeczy, które wiem, że mi to działają. Nie wszystkie gdzieś tam widziałem na necie, więc jakby ja biorę za to odpowiedzialność i też czuję się wtedy bardziej, czuję, że umiem to wybronić. Że jak ktoś mnie zapyta, to nie jest no nie wiem, nie pokazywali tego filmiku, tylko a stary, miałem tak, robiłem to i to jest takie też podejście w pracy korzystamy, empiryczne podejście, czyli bazujące na doświadczeniu. Ja też te wszystkie rzeczy, które przekazuję, są obudowane doświadczeniem, dlaczego ja robię w ten sposób, a nie inny. No i to doświadczenie trzeba było zdobyć, no i myślę, że za to też ludzie, że tak powiem, płacą chodząc na treningi, że ty masz zebrać to doświadczenie, wyciągasz im to mięsko, a oni nie muszą przebywać aż tej całej drogi, jaką ty przebyłeś w celu zdobycia tej wiedzy. Dobrze, Andrzeju, przejdźmy sobie już jako jedna z naszych ostatnich przystani do twojej kariery zawodniczej. Dosłownie, kariery zawodniczej brzmi bardzo poważnie, tak? Tak, tak, jakby ale... takim zawodnikiem był. Tak, no. Tak, jesteś jak najbardziej jednym z moich ulubionych, okej? Okay? No już nie jesteś. Wadze ciężkiej, tak. Wadze ciężkiej. Pani w hotelu powiedziała, że musisz zwinąć, nie możesz zostać na noc, więc to nawet nie próbuj nic z tą tak, gadką. Tak, no. Przede wszystkim zawsze myślę, że zarówno słuchacze, jak i ja jestem... ciekawy jakiegoś takiego twojej jakby mentalnej ewolucji jako zawodnika. Może nie, że mentalnego podejścia, czy przed zawodami, jakiej muzy słuchasz, czy masz jakieś rytuały. To też jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście możesz o tym wspomnieć, ale jaką przeszedłeś drogę? Czy były na niej jakieś punkty zwrotne w kontekście twojego podejścia do startu, w kontekście oczekiwań? I czy przede wszystkim, zacznijmy od tego, czy pojawił się taki moment, w którymś momencie twoich startów, w którym zrozumiałeś, że kurde, jestem dobry i jestem wartościowy, mogę wygrywać. Może takie przeświadczenie raczej nie, ale poczułem, że mam jakieś elementy swojej gry, które działają na zawodach. I też pewność, że na przykład jest ta zamknięta, jest ta gilotyna, jakieś poddania, że wiem, że gdzieś to działa, więc to jakby dawało mi taką pewność, że widziałem, że jedne zawody mam jakiś gameplay na tą pozycję, i to działa. Jestem gdzieś tam, wiem, że w tym obszarze, jak się będę poruszał, będzie okej. Gdzieś tam sobie powinienem poradzić, chyba że mnie ktoś czymś zaskoczy, no to wtedy, wiesz, sypiesz głowę popiołem i idziesz dalej, no nie? Ale tak jak chodzi o takie jakby milestone'y takiej mojej kariery, to ja... Były te, chyba w 2017 roku, były trialsy w Rumunii. ADCC. Bodajże, nie wiem, czy to 17... 16 były w Mainz, a 17 były drugie w Rumunii, bo tak. To były przed Finlandią, tak? Tak, to był mój jakby jeden z takich większych startów za granicę. Jeszcze tam skończyłem z brązowym medalem, więc też jakby traktuję to jako taki sukcesik. Wiadomo, nie ten najlepszy, jaki powinien być, tylko jakiś tam jest. Ale to były zawody o tyle przełomowe, że zauważyłem, że na przykład na zagranicy się z jednej strony lepiej startuje niż na własnym podwórku, bo ludzie cię nie znają, nikt tam nie oczekuje, a pewnie on wygra, uważaj, ma dobre to, tylko jesteś trochę takim no-name'em. Poczułem, że na przykład to mi troszkę pomogło, plus tak jak wspomniałeś, taki rytuał, wtedy bardzo mocno się naładowałem muzyką po raz pierwszy, bo zawsze gdzieś tam przed tymi walkami, wiadomo, gdzieś tam no nie jedziesz na zawody powalczyć, tylko jedziesz za zawody wygrać, to też gdzieś tam zawsze umieć to rozgraniczyć. To wizualizacja wtedy jeszcze, że tak powiem, nie istniała, nic nie wiedział, co to jest, tylko no, nie istniało to. Ale wtedy zauważyłem, że jak właśnie się nadawałem muzyką, a ja też słucham specyficznych muzyki typu nordyckie kawałki, Wardruna, dużo muzyki z gier, z filmów, Władca Pierścieni i tak dalej, takie wyniosłe nuty bardziej, więc czułem, że jak po prostu się naładowałem, byłem taki, potrafiłem się obudzić takiego, tak powiem, troszkę zwierzaka w sobie, bo często na takich zawodach, szczególnie jak zbijasz wagę, jesteś trochę osłabiony, gdzieś tam czekasz długo na te walki, wiadomo, przecież długo się czasami czeka na zawodach, więc to pokazało mi, że znalazłem
jakiś sposób na naładowanie siebie. I gdzieś tam na jakichś kolejnych turniejach później, przez długi czas to pielęgnowałem, bo wiedziałem, że jak mi tam zadziałało, to będzie to działać. Raz gdzieś się tam sparzyłem też z tym, że się za bardzo, jakby się tak powiem, nafiksowałem, naładowałem i po prostu zrobiłem jakiś głupi błąd, czymś przestrzeliłem, była lipa. Teraz natomiast mam jakiś taki moment, że czuję, że nie potrzebuję się ładować muzyką. Więc też nie wiem, jest jakaś zmiana, że lubię sobie posłuchać, ale nie potrzebuję się jakby rozbudzić, bo nie wiem, może bardziej jestem świadomy tego, co chcę zrobić, jakie mam konkretne ruchy. Bazuję nadal na tej, wiesz, dzikości, że tak powiem, ale w bardziej kontrolowany sposób i czuję, że ta muzyka na danym momencie nie jest mi jakby, nie jest takim, wiesz, potrzebną rzeczą, żeby dobrze gdzieś tam sobie działać. I to chyba była taka rzecz, która mocno wpłynęła. No wiadomo, też te pierwsze zawody, które gdzieś tam wygrywa, że coś zrobiłeś, coś zadziałało, potem ludzie gdzieś wpadają na przykład w twoje techniki, no to widzisz, że o, this is the way. I to też gdzieś tam jakby potwierdza, że dobra, coś zadziałało i wiem, czego się mogę trzymać i iść tą drogą. Nie wiem, czy gdzieś tam w miarę podpowiedziałem, czy jeszcze chciałbyś coś dopytać? Nie, nie, nie. Bardzo, bardzo dobrze, bo też powiedziałaś o rytuałach w kontekście, że gdzieś tam jest ta muzyka w tym wszystkim. Tak. No, nie, odpowiedziałeś jak najbardziej, nie? Dobrze. Andrzeju, dopływamy do końca. Chciałem ci zadać jeszcze takie dwa pytania. Może to nie będzie jakby pytanie, ale pewien rodzaj wskazania kierunku, myślę, że też naszym słuchaczom. Czy miałbyś jakąś radę? Znaczy, czy miałbyś? No tak, dosłownie. Czy miałbyś jakąś radę dla zawodników wagi ciężkiej, czyli dla większych graczy w jiu-jitsu, będących w kryzysie, takim, że już czują, że nie mają na siebie pomysłu? Na mnie, mogę powiedzieć, co po prostu na mnie działa. Na mnie działa inaczej, jeżeli ktoś duży umie walczyć z mniejszymi od siebie, to jest na dobrej stronie. Jeżeli ktoś duży nie umie walczyć z małymi, to zacząłbym na tym pracować, bo im bardziej zdobędziesz tą świadomość typu, jak się nie uwalać na kimś, żeby nie zrobić komuś krzywdy, jak rozłożyć ciężar, to też jest jakby kolejny obszar tego, co już wiesz dokładnie, jak się robi, ale obudowany takimi rzeczami, o których nie myślisz, walcząc ze swoją wagą. Po prostu oboje jesteście ciężcy, walczycie. A to też pozwala, może pozwoli trochę rozbudzić tą twoją taką, ten twój ogień, bo zawsze gdzieś to doda jakąś nową rzecz, nową technikę. Zawsze można sobie wyciągnąć jakieś mniejsze elementy z tego, albo tak jak teraz na przykład ja bawię się tą stójką. No, nadal jestem dupostójkowiczem, nie ma co tu oszukiwać, ale też czuję, że jakieś takie elementy, nauka czegoś z zapasów, to jest coś, co w ogóle jestem zielony, sprawia mi dużą frajdę i to jest coś nowego. Tak jak biorę sobie na warsztat jakąś nową technikę, nawet, przepraszam, nie nową technikę, biorę sobie na warsztat na przykład balachę i wbijam sobie do głowy, że próbuję balachy, to też to mi pozwala gdzieś tam nad tym pracować i cieszyć się z tego, że zwiększam jakiś konkretny skill. Ale jeżeli miałbym się do tej jednej rzeczy przykuwać, to próbujcie brać mniejszych od siebie i zawalczcie na ich poziomie. Jeżeli ktoś jest, wiadomo, jeżeli ktoś jest ogórkiem 70-kilowym, no to bez sensu, ale jeżeli macie kogoś niebieski, purpurowy, brązowy pas, nawet zakładamy, że jesteśmy na wyższym poziomie i próbować walczyć w ich grę, to też naprawdę pomoże. Wiadomo, będzie trudno, bo nikt nie oczekuje, że po pierwszym treningu będzie się berimbolo robić, ale jednak bardzo fajne to jest doświadczenie, buduje, też pokazuje, że nie trzeba być we wszystkim najlepszy i takie małe rzeczy w takim rozwoju moim zdaniem bardzo cieszą. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie warto rezygnować ze startów w zawodach? Bo gdzieś to doświadczenie trzeba zdobyć. Zdobywanie doświadczenia na macie jest, zdobywacie, trenujecie, wszystko się dzieje. Ale jednak wystawienie się, ekspozycja na start na zawodach, gdzie dochodzi dużo stresu, całej tej otoczki, jest dużo bardziej owocne, gadaliśmy dużo o wartości. To daje największą wartość do twojego jiu-jitsu. To wiadomo, jest okupione krwią, potem i wiadomo, jeszcze innymi rzeczami, tak, łzami. Tak, złe szczęście albo doświadczenia. Więc nie warto sobie tego zabierać, bo jednak no, czas jest ograniczony. Myślę, że młodsi ode mnie, to jak rozumiałbym, był jakimś starym wieprzem, jakbyś Masters 2 już był. Masters, Scrum Master. Tak.
ale z czasem wiadomo się czuję, że tego czasu, no czas ucieka jednak. To jest jakby najważniejsza rzecz, więc im dalej w las, tym ciężej będzie wygenerować czas z racji tego, że życie każdego uwiera w pewnym momencie. Więc póki jest możliwość, warto startować, zbierać to doświadczenie, no bo jednak to najwięcej uczy, ma największy wpływ w swojej jiu-jitsu. Wiadomo, nie każdy chce być kompetitorem, ale jednak jeżeli ktoś chce być dobry w tym jiu-jitsu, to jednak wystawianie się na zawody, próba zderzenia się z ziomkiem, którego nie znasz, porównanie swoich, zagranie w karty z kimś, kto ma lepszą rękę, naprawdę pokazuje, czy na przykład to, co robię na treningach, ma sens, to działa, czy na przykład muszę zmienić podejście, bo na przykład moje techniki są zbyt wyrafinowane na zawody. Żeby nie mówić, że ktoś był silniejszy i no, albo miał lepszy dzień. I teraz pytanie finalne. Jakim rodzajem pizzy jesteś? Dużą pizzą. Na pewno 50, grube brzegi. Na polu jadłem zajebistą pizzę, gdzie miała ricottę w brzegach, więc ogólnie nie taki suchy wiór, ale taka ricotta. Nawet może być zwykła margherita z zieloną bazylią, bo wiadomo, zieleń uspokaja, najlepszy kolor na pizzy też. I ta ricotta w brzegach, idealne połączenie. I mamy. Oliwa nie sos czosnkowy. Mamy to. Moim gościem był Andrzej Iwat. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję wszystkim słuchaczom i do zobaczenia.